Wir wollen uns ein wenig die Menschen und die Gläubigen in Ephesus anschauen. Und chcielibyśmy przyjrzeć się jakkolwiek wierzącym mężom z Efezu. Und wir lesen zuerst aus Apostelgeschichte 18 und 19. I chcielibyśmy przeczytać niektóre wiersze z Dziejów Apostolskich z 18 i 19 rozdziału. Wir lesen Apostelgeschichte 18, Vers 18 bis 19, Vers 12. Czytamy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział od 18 wiersza do 12 wiersza 19 rozdziału. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila. W Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się, lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was, i odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejną krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem i upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata, tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. In Apostelgeschichte 18, Vers 22 endet zweite Missionsreise von Paulus. W 22 wierszu 18 rozdziału kończy się druga podróż misyjna Pawła. In Vers 23 beginnt dann die dritte Reise, die er machte. W 23 wierszu rozpoczyna się trzecia podróż.
Am Ende der zweiten Reise kam er kurz in Ephesus vorbei. I pod koniec tej drugiej podróży wstąpił na krótko do Efezu. Er kam nicht alleine, sondern Aquila und Priscilla begleiteten ihn. On nie szedł tam sam, ale towarzyszyli mu Priscilla i Aquila. Und als Paulus dann weiterreiste, blieben diese beiden dort. A ponieważ apostoł Paweł chciał podróżować dalej, tych dwoje tam pozostało. Als Paulus nach Ephesus kam, dann ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Kiedy Paweł tam dotarł, przyszedł, jak to miał w zwyczaju, do synagogi. Und er unterredete sich mit den Juden. I on tam rozprawiał z Żydami. Und dann finden wir ein erstes sehr schönes Merkmal oder Kennzeichen dieser Menschen in Ephesus. I teraz zauważamy piękną cechę tych mężów z Efezu. Sie hatten nämlich Interesse an dem, was Paulus ihnen sagte. Mianowicie to, że oni byli bardzo zainteresowani tym, co mówił Paweł. Und sie baten ihn, dass er noch länger bei ihnen bleibe. I oni nawet prosili go, aby on został tam dłużej. Wenn wir jetzt anfangen wollen, so die Merkmale dieser Menschen und der Gläubigen in Ephesus anzuschauen. I teraz, kiedy chcielibyśmy zacząć zajmować się tymi cechami mężów z Efezu, dann wollen wir aus diesen Kennzeichen für uns lernen. To chcielibyśmy z tej właśnie cechy uczyć się cośkolwiek. Und wir werden eins immer wieder finden. I zawsze znajdziemy to jedno. Dass es bei all dem, was die Menschen dort kennzeichnete, letztlich darauf ankam, dass sie zu dem Herrn Jesus kamen. To w końcu z tych wszystkich cech, które widzimy u nich, wyniknęło to, że oni zbliżali się coraz bardziej do Pana Jezusa. Wenn es die Menschen, die noch nicht errettet waren in Ephesus ging, dann wurden sie zu dem Herrn Jesus geführt. Kiedy chodziło o tych ludzi z Efezu, którzy jeszcze nie znali Pana Jezusa, to oni właśnie zostali do Niego przyprowadzeni. Aber auch wenn es Gläubige ging, die noch wachsen und lernen mussten, ale nawet też jeśli chodzi o wierzących, którzy mieli się uczyć i wzrastać, es ging darum, dass sie den Herrn Jesus besser kennenlernten. To przecież chodziło też i o to, żeby oni bliżej poznali Pana Jezusa. Und auch als es darum ging, sich von denen zu trennen, die schlecht redeten von dem christlichen Weg. A więc wtedy oni nawet odłączali się od tych wszystkich, którzy źle mówili o drodze Pańskiej. Da ging es darum, dass das Wort des Herrn Mittelpunkt war. I chodziło o to, aby Słowo Pańskie było tym punktem centralnym. Und das ist bis heute so. I to tak zostało do dzisiejszego dnia. Es geht die Person des Herrn Jesus. Zawsze chodzi przecież o osobę Pana Jezusa. Wir haben das am Anfang gesungen, dass wir in dem Herrn Jesus alles haben. Myśmy na początku śpiewali, że w Panu Jezusie mamy wszystko. Und ohne ihn haben wir gar nichts. A bez Niego nie mamy w ogóle nic. Und wir verstehen vielleicht gut, dass wir in ihm Heil und Erlösung haben. I my rozumiemy na przykład, że mamy w nim odkupienie, mamy zbawienie. Nur er ist für uns der Weg zu Gott. Że tylko on jest dla nas drogą do Boga. Nur in ihm finden wir die Antwort auf das Problem der Sünde. I tylko w nim możemy znaleźć odpowiedź na problem dotyczący naszych grzechów. Aber ich möchte doch mal fragen. Hat das jeder, der heute hier ist, so schon verstanden? Ale chciałbym pomimo tego zapytać się dzisiaj, czy wszyscy tu obecni rozumieją to właśnie? Dass der Herr Jesus der einzige ist, der das Problem der Sünde lösen kann? Że Pan Jezus, jedynie Pan Jezus jest tym, który może rozwiązać problem naszego grzechu? Und dazu musst du ihn annehmen als deinen persönlichen Heiland. I aby tak było, musisz przyjąć go jako osobistego Zbawiciela. Du musst einsehen, ich kann mir selber nicht helfen in meinem Sündenproblem. Musisz sam wejrzeć w siebie i zrozumieć, że sam nie możesz pomóc sobie z problemem grzechu. Aber Herr Jesus, ich nehme im Glauben an, dass du für mich dieses Problem gelöst hast. I powiedzieć mu: Panie Jezu, ja przyjmuję to, że Ty za mnie to wszystko uczyniłeś, uporządkowałeś. Du bist für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben. Ty za mnie umarłeś na krzyżu Golgoty. Das ist der Weg zum Heil. To jest właśnie droga do zbawienia.
Aber jetzt kommt eine Frage an solche, die den Herrn Jesus schon so angenommen haben. Ale teraz jest i drugie pytanie do tych, którzy Pana Jezusa już znają. Was bedeutet dir der Herr Jesus? Cóż znaczy dla ciebie Pan Jezus? Ist das wirklich so in deinem Leben, dass du weißt, dass du ihn nötig hast? Czy ty rzeczywiście w swoim życiu uważasz, że ciągle go potrzebujesz? Oh, wir brauchen ihn zur Hilfe auf dem Weg über diese Erde. Tak, my potrzebujemy go przecież na drodze, która wiedzie przez to życie. Aber wir brauchen ihn auch als die Freude unserer Herzen. Ale my również potrzebujemy go, aby on był radością w naszych sercach. Gerade für uns Christen gilt, mit ihm haben wir alles. Akurat dla nas wierzących, nas wierzących dotyczy to, że w nim mamy wszystko. Aber ohne ihn haben wir nichts. Ale bez niego nie mamy nic. Und so finden wir das hier bei den Ephesern. Sie wurden immer wieder auf den Herrn Jesus hingelenkt. I właśnie to widzimy tutaj u Efezjan, że oni cały czas chcieli kierować się w stronę Chrystusa. Das erste Merkmal finden wir also, sie haben Interesse an dem Wort Gottes, das durch Paulus verkündigt wurde. A więc widzimy, że oni po pierwsze mieli zainteresowanie tym słowem, które głosił apostoł Paweł. Hast du auch ein solches Interesse an dem Wort Gottes? Czy też masz takie zainteresowanie Słowem Bożym? Wie sieht das aus in unserem persönlichen Leben? Jak to właściwie wygląda w naszym osobistym, codziennym życiu? Lesen wir in der Bibel für uns persönlich? Czy czytamy Biblię osobiście dla siebie? Lesen wir in der Bibel in den Familien? Czy czytamy również Biblię z naszymi rodzinami? Der Teufel, der möchte versuchen, uns die Zeit dafür wegzunehmen. Diabeł zawsze będzie próbował, aby zabrać nam na to przeznaczony czas. Er will es so machen, dass wir abends so müde sind, dass wir nicht mehr in der Bibel lesen können. On prowadzi nas do tego, abyśmy wieczorem byli tak znużeni, abyśmy już nie mieli siły sięgnąć po Słowo Boże. Da brauchen wir einen Herzensentschluss. Ale my potrzebujemy pewnego zdecydowania w sercu. Und da dürfen wir den Herrn Jesus bitten, schenk mir diese Energie und diese Freude, dein Wort zu lesen. I możemy prosić, Panie Jezu, daj mi tej energii, tego zainteresowania, abym mógł chętnie czytać Twoje Słowo. So hatten diese Menschen in Ephesus dieses Interesse. I tak właśnie ci mężowie z Efezu mieli to, przedali to. Aber Paulus musste weiterziehen. Ale Paweł teraz musiał iść dalej. Er konnte nicht bleiben und ihnen weiter Gottes Wort bringen. On nie mógł tam pozostać i dalej zwiastować im Słowo. Aber lässt Gott die Menschen dort jetzt alleine? Ale czy Bóg pozostawia ludzi samym sobie? Nein, er lässt sie nicht alleine. Nie, on nigdy tak nie robi. Aquila und Priscilla waren noch dort. Pozostali tam przecież Aquila i Priscilla. Und jetzt schickt Gott einen anderen, den Apollos. I teraz jeszcze innego przysyła, Apollosa. Das haben wir ab Vers 24 gelesen. To czytaliśmy od wiersza 24. Und Apollos war ein eifriger Diener für den Herrn. A właśnie Apollos był tym gorliwym sługą pańskim. Das ist ein zweites Merkmal, was wir hier in Ephesus finden. To jest druga cecha, którą możemy tutaj w Efezie zauważyć. Da sind solche, die haben Eifer im Dienst für den Herrn. Że są tacy, którzy mają gorliwość w służbie pańskiej. Jetzt möchte ich gerne mal einige Kennzeichen dieses Apollos zeigen. I chciałbym wskazać na niektóre cechy, którymi odznaczał się Apollos. Das erste ist in Vers 24, er war ein beredter Mann. W 24 pierwsze czytamy, że on był mężem wymownym. Daran erkennen wir, dass er durchaus eine Befähigung hatte. A więc widzimy, że on miał pewne uzdolnienie. Er hatte die Befähigung, etwas weiterzugeben. On miał zdolność podać coś ludziom dalej. Das war eine Befähigung, die der Schöpfer Gott ihm gegeben hatte. To jest zdolność, którą dał mu Bóg Stwórca. Weißt du was? Wiesz ty co? Jedem von uns hat der Schöpfer eine besondere Fähigkeit gegeben. Każdemu z nas Bóg dał coś specjalnego, specjalną zdolność. Du bist anders als ich. Ty jesteś inny niż ja. Wir sind alle unterschiedlich. Jesteśmy zupełnie, różnimy się od siebie zupełnie. Aber jedem von uns hat Gott eine besondere Fähigkeit Ale każdemu gegeben. Dał Bóg coś innego. Und er möchte gerne, dass wir diese Fähigkeit gebrauchen für ihn. I on chce, abyśmy tę właśnie zdolność użyli dla niego. Da ist vielleicht einer,
Der kann gut mit Leuten sprechen. Może jest ktoś taki, który bardzo dobrze nawiązuje kontakty z ludźmi. Dann möchte Gott, dass du diese Fähigkeit gebrauchst, um den Menschen vom Herrn Jesus zu erzählen. To może Bóg chce cię użyć do tego, abyś opowiadał ludziom o Jezusie. Das ist vielleicht einer, der kann sich gut behalten, wie es dem Einzelnen geht. Może też jest ktoś taki, który bardzo szybko koduje sobie, jak się powodzi innym ludziom. Da möchte Gott, dass du diese Fähigkeit gebrauchst, um füreinander zu beten. To może Bóg chce cię użyć w tym momencie do tego, abyś się modlił za tymi ludźmi właśnie. So hat jeder von uns eine Befähigung von Gott. A więc każdy z nas ma jakieś uzdolnienie od Boga. Und der Herr Jesus, der verherrlichte Mensch im Himmel, a Pan Jezus, ten uwielbiony człowiek w niebie, der möchte da gerne eine Gnadengabe hineinlegen. On chce właśnie dać pewien dar ducha. Das bedeutet, er schenkt dir Gnade und eine Aufgabe. To znaczy, on daje ci łaskę i pewne zadanie. Und mit dieser Gnade kannst du deine Fähigkeit einsetzen, um für den Herrn zu dienen. I właśnie przy pomocy łaski możesz tę zdolność dla Pana urzeczywistniać. Das zweite, was wir bei Apollos finden, er war mächtig in den Schriften. Drugie, co cechuje Apollosa, to jest to, że on był biegły w pismach. Das bedeutet, er kannte sich gut aus in den Schriften des Alten Testamentes. To znaczy, że on po prostu rozeznawał się bardzo dobrze w pismach Starego Testamentu. Die Fähigkeit, die schenkt der Schöpfer. Du kannst gar nichts dafür tun. Zdolność daruje Stwórca. Ty sam nie możesz sobie tej zdolności wziąć. Aber wie wird man mächtig in den Schriften? Ale jak staje się, jak się to dzieje, że ktoś jest mocny w pismach? Dazu muss man die Schriften lesen. Aby takim być, trzeba po prostu pisma czytać. Dafür muss man sie studieren. Trzeba je studiować. Und das hat Apollos getan. I to właśnie czynił Apollos. Jetzt kam er nach Ephesus. Kiedy on przyszedł do Efezu. Und dann fängt er an zu lehren. I on rozpoczął uczyć. Aber in Vers 25 am Anfang finden wir, wie er das tat. Ale na początku 25 wiersza zauważamy, jak on to czynił. Er tat es brennend im Geist. Widzimy, że on pałał duchem. Da merken wir, wie der Geist Gottes in ihm ein Feuer angezündet hat. Widzimy, że Duch Święty rozniecił w nim jakby ogień. Es war nicht seine Idee, jetzt etwas zu tun. To nie było jego ideą teraz coś tam czynić, działać. Nein, der Geist Gottes wirkte. Nie, Duch Święty zadziałał w nim. Und er zündete in ihm etwas an. I pociągnął go do czegoś, czy popchnął. So dass er dann ging, um von dem Herrn Jesus zu erzählen. Także on teraz szedł, aby opowiadać o Panu Jezusie. Der Prophet Jeremia im Alten Testament. Był pewien prorok Jeremiasz w Starym Testamencie. Der hatte auch einen Auftrag von Gott, zu dem Volk zu reden. On też miał pewne zadanie, aby mówić do narodu. Aber er hatte eine Gerichtsbotschaft zu bringen. Ale on miał zanieść poselstwo o sądzie. Das war nicht einfach für ihn. Nie było to łatwe dla niego. Und einmal sagt er, dass er seinen Mund verschließen wolle, um nicht mehr zu reden. Raz powiedział on, ja zamknę usta i nie będę o tym mówił. Aber dann brannte es in seiner Seele. Und er musste doch reden. Ale jednak w jego wnętrze było, paliło go i on jednak musiał wypowiedzieć te słowa. Da merken wir, wie Gott durch seinen Geist wirkt und uns dazu bringt, etwas für den Herrn Jesus zu tun. I widzimy, jak Bóg działa w sercu człowieka, aby on wykonał to, co ma wykonać. Das ist etwas Herrliches, das zu erleben. Jest to coś pięknego, aby to przeżyć. Wie der Geist Gottes wirkt und eine Aufgabe gibt. Jak Duch Boży działa, darując komuś jakieś zadanie. Er möchte auch dich gebrauchen. On chce też ciebie użyć. Er möchte auch bei dir ein Feuer anzünden. On chce też w tobie rozpalić pewien ogień. Dass du die Aufgabe mit Energie und Hingabe tust, die Gott für dich vorgesehen hat. Abyś z poświęceniem czynił to zadanie, które Bóg ci zlecił. Und wenn er dann lehrt, a teraz kiedy on uczył, dann lehrt er sorgfältig. To czytamy, że on to nauczał starannie albo wiernie. Wir finden hier immer
das Wirken Gottes auf der einen Seite. Widzimy, że z jednej strony oglądamy działanie Boga z człowiekiem, aber auf der anderen Seite die Verantwortung des Dieners. Ale z drugiej strony odpowiedzialność sługi. Das haben wir gesehen bei der Befähigung, die Gott schenkt. Widzieliśmy to w przypadku uzdolnień, które daje Bóg. Aber bei dem Eifer, die Schriften zu untersuchen, was Apollos seiner Verantwortung gemäß tat. Ale to, co było odpowiedzialnością Apollosa, to było właśnie ta gorliwość w studiowaniu tych pism. Das finden wir hier wieder, wie der Geist wirken will. To widzimy znowu teraz w tym miejscu, jak Duch chce działać. Aber wie Apollos seiner Verantwortung entspricht und sorgfältig lehrt. Ale widzimy też znowu, że apostoł bierze tę odpowiedzialność na siebie i czyni to wiernie. Und was lehrt er? A co on teraz czyni? Uczy? Irgendwelche Wahrheiten aus den Schriften? Pewne prawdy z Pisma? Nein, er lehrt die Dinge von Jesus. Nie, on mówi o rzeczach dotyczących Jezusa. Es geht um eine Person. Bo przecież chodzi zawsze o osobę. Nur diese Person kann Herzen erreichen. Tylko ta osoba może zdobyć serce. Und das war es, was die Epheser brauchten. I to było coś, czego potrzebowali Efezjanie. Sie hatten ein Interesse an der Botschaft, die Paulus gebracht hatte. Oni byli zainteresowani poselstwem Pawła. Und jetzt sorgt Gott dafür, dass sie von dem Herrn Jesus hören. Ale teraz troszczy się o to, aby ci Efezjanie to słyszeli. Jetzt finden wir bei Apollos, dass nur die Taufe von Johannes kannte. I też czytaliśmy o tym, że Apollos znał jedynie chrzest Jana, rzeczy z tym związane. Er kannte die Schriften des Alten Testamentes. On znał pisma Starego Testamentu. Er hatte von Johannes dem Täufer gehört. On słyszał o Janie Chrzcicielu. Aber er hatte mehr noch nicht gehört. Ale więcej on nie wiedział, nie słyszał niczego więcej. Die Bücher des Neuen Testamentes, die gab es noch nicht. Nie było jeszcze wtedy ksiąg Nowego Testamentu. Er hatte also nicht irgendetwas vernachlässigt, sondern konnte noch nicht mehr wissen. A więc widzimy tutaj, że on niczego nie zaniedbał, on po prostu nie był w stanie więcej mówić. Trotzdem möchte Gott ihn gebrauchen. A jednak Bóg chciał go użyć. Und jetzt hat dort diese beiden, Aquila und Priscilla. I teraz posyła tam tych dwoje, Aquile i Priscille. Diese hatten den Apostel Paulus begleitet. Oni wcześniej towarzyszyli apostołowi Pawłowi. Und sie hatten viel von ihm gehört. Oni wiele od niego słyszeli. Und sie kannten den Weg Gottes genauer. I oni dokładnie znali drogę Bożą. Sie kannten das Evangelium von dem Herrn Jesus. Oni znali Ewangelię o Panu Jezusie. Sie wussten, er ist am Kreuz gestorben und auferstanden. Oni wiedzieli, że on na krzyżu umarł i zmartwychwstał. Das wusste Apollos noch nicht. Apostoł Apollos tego nie wiedział. Aber jetzt nehmen Aquila und Priscilla ihn zu sich ins Haus. Ale teraz Priscilla i Aquila biorą go do swojego domu. Und dann erklären sie ihm die Dinge. I wyjaśniają mu te wszystkie rzeczy. Das sind zwei sehr schöne Dinge, die wir hier finden. Są tu piękne, znowu dwie kolejne rzeczy, które znajdujemy. Priscilla und Aquila sagen nicht, ach der Apollos, der hat ja keine Ahnung. Priscilla i Aquila nie mówią, a ten Apollos, on w ogóle nie ma pojęcia o niczym. Sie sagen auch nicht, der weiß ja nichts, das, den lassen wir mal. Oni nie powiedzieli, a tego zostawmy w spokoju, bo on się na niczym nie zna. Nein, sie laden ihn ein in ihr Haus, ihm mehr zu erklären. Nie, oni go wzięli do domu, aby mu więcej wytłumaczyć. Und die andere Seite betrifft Apollos. A druga znowu strona dotyczy Apollosa. Apollos sagt nicht, ich bin ja so ein beredter Mann und kenne die Schriften so gut. On nie mówi, ja jestem takim wymownym mężem, znam pisma Starego Testamentu bardzo dobrze. Mir braucht niemand mehr etwas zu sagen. Mi teraz nie będzie nikt niczego tłumaczył. Nein, nimmt diese Belehrung bereitwillig an. Nie, on te pouczenia bierze całą gotowością, otwartością. Und das ist der Schlüssel dafür, dass Apollos wachsen kann im Dienst. I to był właśnie klucz do tego, że Apollos mógł wzrastać w służbie. Das finden wir in Vers 27 und 28. To zauważamy w wierszach 27 i 28. Der Weg von Apollos geht weiter. Gott
schenkt ihm ein erweitertes Aufgabenfeld. Droga Apollosa biegnie dalej. Bóg darował mu szersze jeszcze pole działania. Und auf einmal merken wir, wie in Ephesus Brüder waren. I na w momencie zauważamy, że w Efezie byli bracia. Und diese Brüder freuen sich, dass Apollos seine Aufgabe ausführen möchte. I zauważamy, że oni cieszyli się, że Apollos chce to swoje zadanie wykonywać. Und sie schreiben einen Brief, dass er auch aufgenommen wird an den anderen Orten. I oni napisali list, aby przyjęli go na innych miejscach. Dann kann er in Vers 28 seine Kenntnis der Schriften gebrauchen. Jak on mógł w wierszu 28 wykorzystać tę znajomość pism? Und er kann daraus beweisen, dass Jesus der Christus ist. I on mógł dowieść jeszcze teraz, że Jezus jest Chrystusem. Das hatte er gelernt. Tego się nauczył. Und jetzt konnte er die Schriften gebrauchen, um es anderen zu beweisen. I teraz te pisma, które znał, mógł wykorzystać i innym udowadniać tę prawdę. So haben wir bei Apollos Merkmale eines brauchbaren Dieners gefunden. A więc teraz znaleźliśmy u Apollosa cechy sługi, który daje się użyć. Und was ist die große Botschaft eines brauchbaren Dieners? A jakie jest to największe poselstwo tego użytecznego sługi? Jesus Christus. Jezus Chrystus. Wir finden in Bezug auf Ephesus noch ein sehr schönes Merkmal. My znajdujemy jeszcze bardzo piękną cechę dotyczącą Efezu. Und das ist das Miteinander der Geschwister dort am Ort. To jest ich wspólne przebywanie na tym właśnie miejscu jedynym. Da war Apollos, er musste noch etwas lernen. Tam był Apollo, on musiał się czegoś nauczyć też. Da waren Priscilla und Aquila, ein Ehepaar. Tam było małżeństwo Priscilla i Aquila. Da waren die Brüder. Tam byli inni bracia. Und sie sind in einem schönen Miteinander. I oni byli w zgodności razem. Einer anerkennt das Gute in dem anderen. Jeden umiał uznać coś u drugiego. Und einer versucht dem anderen zu helfen. I jeden starał się drugiemu służyć, pomóc. Ich möchte das nochmal sagen. Chciałbym to jeszcze raz powiedzieć. Erstens, einer anerkennt das Gute in dem anderen. Jeden, każdy znajdywał coś dobrego u drugiego. Und zweitens, einer versucht dem anderen zu helfen. A po drugie, każdy starał się drugiemu czymś pomóc. Wir machen es manchmal andersrum. My niestety czynimy bardzo niekiedy odwrotnie. Wir sehen immer in dem anderen das, was nicht so gut ist. My bardzo często znajdujemy i chcemy widzieć u drugiego to, co nie jest właściwe. Und statt einander zu helfen, i potem zamiast drugiemu pomagać, sind wir oft einander ein Hindernis. Jesteśmy drugim przeszkodą. Ach, wie schön wäre das, wenn an den einzelnen Orten es so wäre wie hier in Ephesus. Och, jakby było pięknie, gdyby na każdym miejscu było tak, jak właśnie tu w Efezie. Wir wollen lernen aus diesem Beispiel der ersten Christen. Chcemy uczyć się z tego przykładu pierwszych chrześcijan. In Kapitel 19 wird dann weiter berichtet von der dritten Missionsreise des Apostels Paulus. W 19 rozdziale dalej jest opowiedziane o tej trzeciej podróży misyjnej apostoła Pawła. Und der Apostel Paulus kommt jetzt wieder nach Ephesus. I Paweł teraz znowu wraca do Efezu. Jetzt findet er dort einige Jünger. I teraz on tam znajduje pewnych uczniów. Und das ist ein weiteres Merkmal der Gläubigen in Ephesus, dass sie Jünger sind. I to jest następna cecha wierzących w Efezie, mianowicie ta, że oni są uczniami. Ein Jünger ist einer, der dem Herrn Jesus nachfolgen möchte. Uczeń to jest ktoś taki, który chce naśladować Pana Jezusa. Und ein Jünger ist einer, der von dem Herrn Jesus lernen möchte. Ale uczniem jest też ktoś taki, który chce się od Pana Jezusa czegoś uczyć.
Sind das auch die Kennzeichen, die wir haben? Czy są to też nasze cechy? Überleg mal, die Klassenkameraden in der Schule. Może przez chwilę zastanowisz się, albo pomyślisz o swoich kolegach w klasie. Wenn ich sie fragen würde, was ist das Kennzeichen von dem? Gdyby się ich zapytać, czym się ty charakteryzujesz? Was würde er sagen? Co by oni powiedzieli? Würde er sagen, ich weiß, das ist ein, der möchte ein Jünger des Herrn Jesus sein? Czy oni by powiedzieli, my wiemy, że on chce być uczniem Pana Jezusa? Oder würden sie sagen, ach, das ist doch der, der kennt sich so gut mit Handys aus? A może by tylko powiedzieli, a to jest ten, co się tak dobrze komórką potrafi posługiwać? Oder sagen sie, ach, das ist einer, der möchte dem Herrn Jesus nachfolgen? A może by powiedzieli jednak, to jest ten, który chce Pana Jezusa naśladować? Das ist auch eine Frage für uns, wenn wir älter werden. A to też jest pytanie dotyczące nas starszych. Was sagen die Nachbarn über uns? Co mówią sąsiedzi o nas? Können sie wirklich sagen, wir merken, sie möchten Jünger des Herrn Jesus sein? Czy oni rzeczywiście mogliby powiedzieć, tak, my wiemy, że oni chcą być uczniami Pana Jezusa? Ein Jünger ist nicht einer, der schon alles weiß. Uczniem nie jest ktoś taki, który już wszystko wie. Aber ein Jünger ist einer, der gerne lernen möchte. Ale uczniem jest ktoś taki, który się chętnie uczy. Und so fragt Paulus hier diese 12 Männer, habt ihr denn schon den Heiligen Geist? I teraz Paweł pyta tych uczniów, czy otrzymaliście już Ducha Świętego? Da sagen sie, wie bitte? A oni mówią, proszę, co ty mówisz? Wir haben noch nicht einmal gehört, ob der Geist da ist. Myśmy w ogóle nie słyszeli o czymś takim jak Duch. Sie waren auf einem ähnlichen Stand wie Apollos. Oni byli w podobnej sytuacji jak Apollos. Sie kannten nur die Taufe von Johannes. Oni również znali tylko chrzest Jana. Und die Taufe von Johannes war eine Taufe der Buße. A chrzest, o którym mówił Jan, był chrztem pokuty. Wer sich von Johannes taufen ließ, der stellte sich auf den Boden derer, die Buße tun wollten. Ten, kto się dał ochrzcić przez Jana, stawał po stronie tych wszystkich, którzy chcieli pokutować. Die Taufe, die zeigt ja immer einen Stellungswechsel hier auf der Erde. Bo chrzest zawsze mówi o pewnej zmianie stanowiska na ziemi. Und wer sich von Johannes taufen ließ, i ten, który się dał ochrzcić przez Jana, der wechselte von einer Seite auf die andere. To on jakby przenosił się z jednej strony na drugą stronę. Auf der einen Seite war ein Volk, das nicht Buße tun wollte. Po jednej stronie był naród, część ludu, która nie chciała pokutować. Da war ein Volk, das nicht zubereitet war für das Kommen des Herrn Jesus. To byli ludzie, którzy nie byli przygotowani na przyjście Pana Jezusa. Aber Johannes wollte das Volk zubereiten für das Kommen des Herrn Jesus. Ale Jan chciał przygotować naród na przyjście Pana Jezusa. Und deswegen wies er hin auf den, der nach ihm kommen würde. Dlatego on wskazywał na tego, który miał po nim przyjść. Und wer sich von Johannes taufen ließ, der wechselte auf die Seite derer, die Buße taten. I teraz, jeśli ktoś dał się przez niego ochrzcić, to on właśnie stawał na tej stronie, po stronie tych, którzy pokutowali. Und die warten wollten auf den kommenden, auf den Herrn Jesus. Którzy chcieli czekać na tego, który miał przyjść, na Pana Jezusa. Als der Herr Jesus sich dann von Johannes taufen ließ, a potem, kiedy Pan Jezus dał się ochrzcić przez Jana, da stellte er sich auf die Seite derer, die so Buße getan hatten. To Pan Jezus tak samo stanął po stronie tych, którzy pokutowali. Er selbst hatte es nicht nötig, Buße zu tun. On sam nie musiał pokutować. Aber er macht sich eins mit denen, die sich auf diese Seite gestellt hatten. Ale on się jakby zjednał z tymi wszystkimi, którzy pokutowali. Er verbindet sich mit denen, die warten wollten auf den Kommenden. On jakby wiązał się z nimi, z tymi, którzy czekali na jego przyjście. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel. I potem nastał głos z nieba. Und macht deutlich, dass dieser, der sich eins macht mit diesen Gläubigen, dass er etwas Besonderes ist. I ten głos zaznaczył, że ten, który zjednał się z tymi pokutującymi, jest kimś innym. Er wird erhoben aus dieser Menge und es wird gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. On został wyróżniony z tego tłumu i o nim zostało powiedziane, ten jest mój umiłowany syn. So viel hatten diese Jünger gelernt.
Tyle mogli nauczyć się uczniowie. Was diese Taufe der Buße, die Taufe des Johannes bedeutet. Oni tyle wiedzieli mianowicie o tym, co oznacza chrzest pokuty. Aber sie hatten noch nicht das Evangelium des Heils in dem Herrn Jesus gehört. Ale oni nie słyszeli jeszcze Ewangelii o zbawieniu w Jezusie. Sie konnten noch nicht zurückblicken auf ein vollbrachtes Werk auf Golgatha, weil sie davon nichts wussten. Oni nie mogli spojrzeć wstecz na to doskonałe dzieło Pana Jezusa na krzyżu, bo oni po prostu o tym nic nie wiedzieli. Und so waren sie auch noch nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. A więc oni też nie byli jeszcze zapieczętowani Duchem Świętym. In Epheser 1, Vers 13 w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, 13 wierszu, da lernen wir die normale Reihenfolge kennen. Tam znajdujemy tę właściwą kolejność. Da wird von dem Wort der Wahrheit, von dem Evangelium des Heils gesprochen. Tu jest mowa o słowie prawdy, o Ewangelii zbawienia. Und die normale Reihenfolge ist hören. I ta normalna, zwykła kolejność to jest pierwsze słuchanie. Und auf das Hören folgt das Glauben. A ze słuchania powstaje w sercu wiara. Und wer glaubt das Evangelium des Heils? A kto uwierzy w Ewangelię zbawienia, der wird auch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ten jest zapieczętowany Duchem Świętym. Da liegen nicht fünf Jahre zwischen. Tam między tym okresem nie występuje okres 5 lat. Wer dieses Evangelium des Heils im Glauben annimmt, kto przyjmuje Ewangelię zbawienia we wierze, przez wiarę, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ten zostaje zaraz zapieczętowany Duchem Świętym. Aber diese Jünger hier, die hatten das Evangelium des Heils nicht gehört. Ale ci uczniowie z dzieł apostolskich nie słyszeli o tej Ewangelii zbawienia. Die von Johannes getauft wurden, die warteten auf den kommenden. Ci, którzy byli ochrzczeni chrztem Jana, oni czekali na tego, który miał przyjść. Sie warteten auf den, der Rettung und Heil bringen würde. Oni czekali na tego, który miał przynieść zbawienie i ratunek. Und jetzt macht Paulus ihnen deutlich, dass der Herr Jesus gekommen ist. A Pan Jezus teraz im mówi, Pan Jezus już przyszedł. Und er hat das Heil gebracht. On to zbawienie już uczynił. Und das nahmen sie im Glauben an. I oni to przyjęli przez wiarę. Und sie lassen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. I oni dali się ochrzcić w imię Pana Jezusa. Und dann legt Paulus ihnen die Hände auf. I teraz Paweł kładzie na nich ręce. Und sie bekommen den Heiligen Geist. I oni otrzymują Ducha Świętego. Wir lernen hier zwei Dinge. Uczymy się tutaj znowu dwóch rzeczy. Wir finden die Bestätigung für Epheser 1, Vers 13. My znajdujemy tutaj potwierdzenie tych słów, które przeczytaliśmy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, 13 wierszu. Wer den Herrn Jesus annimmt als Heiland, kto Pana Jezusa przyjmuje jako Zbawiciela, das Evangelium des Heils im Herrn Jesus, Ewangelię zbawienia w Panu Jezusie, der empfängt den Heiligen Geist. Ten otrzymuje Ducha Świętego. Das ist die eine große Lektion hier. To jest pierwsza wielka lekcja, którą tutaj znajdujemy. Aber dann wird noch etwas deutlich. Ale jeszcze coś jest dla nas jasne. Gott benutzt diese Gelegenheit, Bóg wykorzystuje tę okoliczność, um deutlich zu machen, dass der Apostel Paulus apostolische Autorität hat. Aby potwierdzić, że apostoł Paweł ma apostolski autorytet. Durch das Auflegen seiner Hände wurde der Heilige Geist vermittelt. Bo przez to, że on włożył swoje ręce, ten Duch został udzielony. Und das zeigte, dass er wirklich Apostel war. I to było dowodem na to, że on był apostołem. Und das gab ihm diese Autorität in Ephesus. I to spowodowało, że on jeszcze potwierdził swój autorytet wśród Efezjan. Diese Männer, die nun den Heiligen Geist bekommen hatten, ci mężowie, którzy otrzymali Ducha Świętego, die redeten in anderen Sprachen und weissagten. Oni mówili innymi językami i oni prorokowali. Hier in Ephesus geschah das gleiche wie damals in Jerusalem. Tu właśnie w Efezie stało się dokładnie to samo, co kiedyś w Jerozolimie. Damals in Jerusalem waren es nur Glaubende aus den Juden. Tam w Jerozolimie uwierzyli tylko ludzie z Żydów. Als sie in den Heiligen Geist empfingen,
redeten sie in anderen Sprachen. Kiedy oni tam uwierzyli, zaczęli mówić innymi językami. Jetzt waren es Glaubende aus den Nationen, aus Ephesus. A teraz oglądamy tutaj innych wierzących z narodów, z Efezu. Und wenn sie den Heiligen Geist empfangen, geschieht genau das Gleiche. I kiedy oni przyjęli Pana Jezusa we wierze, stało się to samo. Auch sie reden in Sprachen und Weissagen. Oni mówili językami i prorokowali. Ab Vers 8 sehen wir dann, wie Paulus weiter wirkt in Ephesus. Od wiersza 8 widzimy apostoła Pawła, który dalej działa w Efezie. 3 Monate lang unterredet sich in der Synagoge. 3 miesiące on tam był i przekonywał ich, chodząc do synagog. 3 Monate predigt die Dinge vom Reich Gottes. 3 miesiące mówił, zwiastował słowa dotyczące Królestwa Bożego. Und nach den 3 Monaten wird eine besondere Situation offenbar. A po 3 miesiącach stała się pewna szczególna sytuacja. Da waren solche, die hatten geglaubt. Byli tacy, którzy uwierzyli. Sie hörten gerne diese Belehrung des Apostels Paulus. Oni chętnie uwierzyli w te pouczenia apostoła Pawła. Ihr Interesse ging weiter. Ich zainteresowanie poszło dalej. Aber dann waren auch solche, die wollten nicht glauben. Ale niestety byli też i tacy, którzy nie chcieli uwierzyć. Wir finden 3 Kennzeichen von ihnen. I czytamy tutaj o 3 cechach. In Vers 9 heißt es, sie verhärteten sich. W wierszu 9 czytamy, że oni nie dali się przekonać. Sie machten ihr Herz und ihr Gewissen hart. Oni po prostu zatwardzili swoje serca i swoje sumienia. Das bedeutet, sie sagen, wir wollen das aber nicht. Oni po prostu powiedzieli, my nie chcemy tego. Paulus, das was du sagst, das hört sich ja alles gut und schlüssig an, aber wir wollen es nicht. Pawle, ty właściwie to co ty mówisz jest może i dobre, ale my po prostu tego nie chcemy przyjąć. Das zweite ist, sie glaubten nicht. Po drugie, napisane jest o nich, że oni nie uwierzyli. Dieses Wort nicht glauben kann auch übersetzt werden mit nicht gehorchen. Albo trwali w uporze. To znaczy, oni nie chcieli być temu posłuszni. Sie waren ungehorsam diesem Wort, diesem Aufruf Gottes zur Buße. Oni po prostu nie byli posłuszni temu wołaniu Bożemu wzywającemu do pokuty. Es gibt heute schon mal Menschen, die sagen, ich kann nicht glauben. Niektórzy ludzie dzisiaj mówią, ja nie umiem wierzyć. Aber in Wirklichkeit ist es meistens, ich will nicht glauben. Ale w większości przypadków jest tak, że oni po prostu mówią, ja nie chcę wierzyć. Tief im Inneren will ich nicht. Głęboko w swoim sercu mówię, nie chcę. Und dann finde ich 1000 Gründe, warum ich es nicht tue. I właściwie nie wiem do końca, czemu tego nie chcę, czemu tak czynię. Das ist eine ganz, ganz ernste Sache. Jest to bardzo, bardzo poważna rzecz. Wenn ein Ungläubiger genau weiß, wie der Weg des Heils ist, jeśli jakiś niewierzący wie dokładnie, jak wygląda droga zbawienia, und es aber nicht glauben will, i nie chce uwierzyć, dann geht weiter auf dem Weg ins ewige Verderben. To idzie dalej na drodze prowadzącej do wiecznego potępienia. Aber das Prinzip gilt auch für den Gläubigen. Ale zasada ta obowiązuje również, dotyczy również wierzących. Wenn du genau weißt, was Gott möchte, jeśli ty dokładnie wiesz, czego Bóg od ciebie chce, aber du es nicht tun willst, a nie chcesz uczynić tego właśnie, co On ci mówi, dann bist du auf einem ganz gefährlichen Weg. To jesteś na bardzo niebezpiecznej drodze. Oft verbieten Eltern den Kindern etwas. Niekiedy rodzice proszą o coś swoje dzieci. Da steht zum Beispiel etwas zu essen auf dem Tisch. Może na przykład jest coś na stole do jedzenia. Die Eltern wissen genau, für unser kleines Kind ist das nicht gut. A dzieci, rodzice wiedzą dokładnie, że dla małych dzieci takie jedzenie jest niestosowne. Das Kind weiß, die Eltern möchten nicht, dass ich davon nehme. I dziecko dokładnie wie, że rodzice mówili, nie jest tego. Aber es will so gerne.
Ale dziecko tak bardzo chce to zjeść. Es will nicht gehorsam sein. Po prostu nie chce być posłuszne. Und dann probiert es davon. I później kosztuje to. Und es bekommt Bauchschmerz. I potem dostaje na przykład bólu brzucha. Wenn wir nicht wollen, was Gott uns zeigt. Jeśli nie chcemy uczynić tego, co pokazuje nam Bóg, dann sind wir auf einem gefährlichen Weg. Jesteśmy na bardzo niebezpiecznej drodze. Jetzt kommt bei diesen Menschen hier noch ein drittes Kennzeichen dazu. Ale o tych ludziach jeszcze napisana jest trzecia cecha. Sie reden schlecht von dem christlichen Weg. Oni po prostu źle mówili o drodze pańskiej. Jetzt war es eine Sache, die zu einer Entscheidung kommen musste. Teraz właściwie ta rzecz musiała w jakiś sposób się okazać. Da waren Menschen, die redeten jetzt auf einmal schlecht von dem christlichen Weg. A więc ludzie ci zaczęli mówić źle o drodze chrześcijańskiej. Was sie sagten, stimmte nicht. To, co oni mówili, wcale nie było prawdą. Sie sagten es, weil sie nicht glauben wollten. Oni to mówili wszystko dlatego, że nie chcieli wierzyć. Und jetzt war der Moment gekommen, wo Paulus sich mit den Jüngern trennen muss von diesen. I teraz przyszedł moment, że Paweł ze swoimi uczniami musiał się od tych ludzi odłączyć. Zwei Dinge lerne ich für mich daraus. I mogę się znowu nauczyć dwóch rzeczy z tego. Erstens, Paulus hat lange Geduld. Po pierwsze, Paweł miał, był cierpliwy. 3 Monate lang sieht sich die Sache an. 3 miesiące oglądał to wszystko, będąc na tym miejscu. Trennt sich nicht voreilig davon. On się nie odłączył od nich śpiesznie. Geht nicht voreilig weg. On nie uciekł stamtąd szybko. Das ist die eine Sache. To jest pierwsza rzecz. Die andere Sache ist, es kommt der Moment, wo es nicht mehr anders geht. Ale druga rzecz, której się uczymy, jest właśnie ta, że nadszedł taki moment. Und jetzt sondert die Jünger ab. On się odłącza teraz z uczniami. Und trifft sich mit ihnen in der Schule des Tyrannus. I teraz widzimy, że zaczął już nauczać, zgromadzać się w szkole Tyranosa. Absonderung hat immer 2 Seiten. Odłączenie ma zawsze 2 strony. Wenn ich mich absondere, dann tue ich es zu etwas hin. Jeśli się odłączam, to idę jakby w jakimś kierunku. Das ist die eine Seite. To jest pierwsza strona odłączenia. Aber ich tue es auch von etwas weg. Ale druga strona odłączenia jest ta, że się od czegoś odłączam. Beide Seiten finden wir hier. 2 strony tu zauważamy. Trennt sich weg von denen, die schlecht redeten. On się odłącza od tych, którzy źle coś mówili. Aber trennt sich von ihnen, um hinzukommen zu dem Herrn Jesus. Ale on się odłącza po to, aby pójść, skierować się w stronę Pana Jezusa. Denn was wird in der Schule des Tyrannus geredet? Bo co było tam mówione w tej szkole Tyranosa? Wir finden das in Vers 10. Das Wort des Herrn. Widzimy, znajdujemy to w wierszu 10. Tam było zwiastowane słowo Pańskie. Damit das Wort des Herrn verkündigt werden konnte. Aby słowo Pańskie mogło być zwiastowane. Damit das Wort des Herrn sich verbreiten konnte. Aby słowo Pańskie mogło się rozpowszechniać. Dafür war diese Absonderung nötig. Potrzebne było to odłączenie. Bei uns ist es auch nötig, dass wir uns trennen von dem Bösen. Również i u nas konieczne jest, aby się odłączyć od złego. Sonst werden wir nicht wachsen im Herrn Jesus. Abyśmy wzrastali w Pana Jezus, Panu Jezusie. Aber jede Absonderung, ale każde odłączenie, die muss diese Richtung haben, zu dem Herrn Jesus. Musi mieć właśnie ten kierunek do Pana Jezusa. Was lesen wir in Hebräer 13? Co czytamy w liście do Hebrajczyków 13 rozdział? Lasst uns aus dem Lager hinausgehen, Punkt. Wejdźmy poza obóz, kropka. Nein. Nie, tak tam nie jest Lass napisane. Uns zu ihm hinausgehen. Tam jest napisane, wejdźmy do niego poza obóz. Oder haben wir einen Anziehungspunkt. A więc tam mamy punkt, który nas pociąga. Und was finden wir für eine Verheißung in 2. Korinther 6? A jaką obietnicę znajdujemy w drugim liście do Koryntian 6? Wenn Gott den Gläubigen zuruft, geht aus ihrer Mitte hinaus und rührt Unreines nicht an? Kiedy Bóg mówi do nas, wynijdźcie spośród nich i nie dotykajcie się nieczystego, er gibt die Verheißung, ich werde euch aufnehmen. To on mówi, ja was przyjmę. Ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Ja będę waszym ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami.
Das ist das, was unserem Leben Inhalt gibt. To jest coś, co nadaje naszemu życiu treść. Bei dem Herrn Jesus zu sein und von ihm zu lernen. Być przy Panu Jezusie i uczyć się od Niego. Wir finden noch weitere Merkmale der Gläubigen dort in Ephesus. Jeszcze inne cechy znajdujemy tutaj u Efezjan. In Vers 18 finden wir, dass sie bekannten und verkündigten, dass sie gläubig geworden waren. Tam czytamy, że wielu wyznawało i ujawniało, że są wierzącymi. Sie sind zu einem Zeugnis nach außen. My jesteśmy świadectwem na zewnątrz. Und sie sind zu einem Zeugnis erstens in ihren Worten. My jesteśmy po pierwsze świadectwem w słowach swoich. Das dürfen wir auch sein, erzählen von dem Herrn Jesus. To możemy przecież, my możemy też opowiadać o Panu Jezusie. Aber sie sind auch zu einem Zeugnis in ihrem Leben. Ale oni też są świadectwem w ich życiu. In Vers 19 lesen wir, wie sie die schlechten Bücher aus der Vergangenheit bringen. Widzimy, że oni w 19 wierszu przynosili księgi, które mieli w przeszłości, używali, które używali w przeszłości. Und wie sie diese Bücher verbrennen. Oni te księgi spalili. Da konnten alle sehen, dass in ihrem Leben eine Veränderung eingetreten war. I wszyscy mogli zauważyć, że jaka zmiana zaszła w ich życiu. Ich möchte euch einmal etwas bitten. Chciałbym też was o coś prosić. Geht doch bitte mal in Gedanken euer Bücherregal durch. Przypomnijcie sobie albo przyjrzyjcie sobie w waszych myślach wasze regały z książkami. Geht doch bitte mal in Gedanken die Musik durch, die ihr zu Hause habt. Przyjrzyjcie sobie w muzykę, którą macie na waszych półkach, płyty z muzyką. Denkt doch bitte mal in Gedanken, was bei eurem Computer auf der Festplatte ist. Przejrzyjcie sobie, przyjrzyjcie się w myślach, co znajduje się na twardym dysku waszych komputerów. Überlegt doch bitte mal, welche Seiten im Internet ihr aufsucht. Przypomnijcie sobie w waszych myślach, jakie strony odwiedzacie na internecie. Überlegt doch bitte mal, wie es mit den Filmen ist, die ihr anschaut. Przyjrzyjcie się w waszych myślach, jakie oglądacie filmy. Ihr müsst jetzt keine Antwort geben. Nie musicie odpowiadać w tej chwili na te pytania. Aber bitte gebt euch die Antwort ganz persönlich. Ale odpowiedzcie sobie na te pytania sami w swoich sercach. Bo wir wollen bereit sein in unserem Leben das wegzutun. I my chcemy być gotowi w naszym życiu to od siebie odrzucić, was uns hindert zu dem Herrn Jesus zu wachsen. Co, to, co nam przeszkadza, aby wzrastać w Panu Jezusie. Das ist nämlich die Konsequenz in Vers 20. To jest właśnie konsekwencja, którą widzimy w wierszu 20. Als diese Gläubigen das tun, da kann das Wort des Herrn mit Macht wachsen. Widzimy, że jeśli uczynili wierzący to, co w wierszu 19 jest napisane, to oni mogli w 20 wierszu umacniać się i rozpowszechniać, rozpowszechniało się słowo Pańskie. Es kann mit Kraft und sich kräftig erweisen. Widzimy, że to mogło się wszystko w mocy okazać. Es gab in Deutschland mal einen bekannten Mann. Jest w Niemczech pewien znany mąż. Der hat gesagt, on powiedział, das größte Hindernis Christus anzunehmen, że tą największą przeszkodą w przyjęciu Pana Jezusa sind die Christen. Są chrześcijanie sami. Das wäre schrecklich, wenn das über uns gesagt werden müsste. Byłoby to straszne, gdyby o nas coś takiego ktoś musiał powiedzieć. Hier bei diesen Christen, da konnte man sehen, dass ihnen die Sache mit dem Herrn Jesus ernst war. Widzimy u tych chrześcijan, że dla nich sprawa chrześcijaństwa była brana bardzo poważnie. Und so konnte das Wort des Herrn wachsen. I tak też słowo Pańskie mogło wzrastać. Es gab dann auch Widerstand. Były oczywiście sprzeciwy. Aber da kam der Herr zu Hilfe, dass dieser Widerstand überwunden werden konnte. Ale Pan stał im z pomocą i te sprzeciwy mogły zostać przezwyciężone. Immer dann, wenn Gott ein großes Werk hat, dann sind auch viele Widersacher da. Zawsze wtedy, kiedy Pan wykonuje wielkie dzieło, jest wielu przeciwników. Aber der Jesus, er ist größer, er ist stärker. Ale Pan Jezus jest większy. On jest mocniejszy. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen für jetzt.
Chciałbym teraz zakończyć tą myślą. Haben wir gemerkt, wie es immer wieder um eine Person ging? Czy zauważyliśmy, że zawsze tutaj chodzi o osobę? Er lehrte die Dinge von Jesus. On uczył rzeczy dotyczące Pana Jezusa. Er bewies, dass Jesus der Christus ist. On udowadniał, że Pan Jezus był tym Chrystusem. Diese Jünger wurden auf den Herrn Jesus getauft. Uczniowie byli ochrzczeni w Pana Jezusa. Man trennte sich, um das Wort des Herrn zu hören. Oddzielili się, aby słuchać słowa Pańskiego. Und die, die Bücher verbrannt hatten, die taten es, weil sie etwas Besseres gefunden hatten. A ci, którzy spalili te książki, uczynili to dlatego, że znaleźli coś lepszego. Der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Imię Pana Jezusa było uwielbiane. Er wird auch unser Leben glücklich und unendlich reich machen. On chce też uszczęśliwić nasze życie i uczynić bogatym. Wir haben einige Kennzeichen der Menschen und der Gläubigen in Ephesus gesehen. Widzieliśmy, oglądaliśmy cechy wierzących z Efezu. Und ich möchte jetzt gerne etwas die Entwicklung zeigen, die die Gläubigen in Ephesus genommen haben. I chciałbym teraz pokazać rozwój, który nastał wśród tych wierzących w Efezie. Und als Überschrift wollen wir lesen Apostelgeschichte 20, Vers 28. I nagłówkiem do tego, co chcemy teraz powiedzieć, będziemy czytać rozdział 20, wiersz 28. 20, 28, ja? Jest to wiersz 28 z 20 rozdziału. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Das ist es, was der Apostel Paulus den Ältesten von Ephesus mitgibt, wenn er sie verlässt. To są słowa, które apostoł Paweł skierował do starszych z Efezu w momencie, kiedy ich się z nimi żegnał. Er musste ihnen sagen, dass er sie wohl nicht mehr sehen würde. On musiał im powiedzieć, że już więcej ich nie zobaczy. Und dann legt er das so auf ihre Herzen und Gewissen. A to bardzo poruszyło ich serca i sumienia. Habt acht. I mówi teraz, strzeżcie, miejcie pieczę. Und wenn wir ein wenig in unser Leben schauen, dann müssen wir sagen, dass wir das auch nötig haben. Acht haben. I kiedy teraz my spojrzymy na swoje własne życie, to zauważymy, że my także czegoś potrzebujemy takiego właśnie, aby mieć pieczę. Wenn wir einfach so in den Tag leben, jeśli tak sobie żyjemy w jakimś dniu, dann werden wir keine Fortschritte machen. To nie będziemy czynić żadnych kroków naprzód. Wir brauchen es, acht zu haben. My potrzebujemy strzec siebie. Und worauf zuerst? A najpierw powinniśmy czego strzec? Auf uns selbst. Samych siebie. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir zuerst auf uns selbst acht haben. To jest coś bardzo ważnego, abyśmy na samym początku zawsze najpierw zwracali uwagę na siebie. Ich möchte einfach mal ein paar Bereiche unseres Christenlebens ansprechen. Chciałbym dotknąć trzech zakresów życia chrześcijańskiego. Ich denke mal an die Ehe. Pomyślmy może o małżeństwie. Wenn wir in der Ehe gut vorangehen möchten für den Herrn Jesus zum Zeugnis, jeśli chcemy w małżeństwie postępować naprzód, będąc świadectwem dla Pana Jezusa, worauf muss ich dann zuerst acht haben? To na co muszę zwracać uwagę szczególną? Muss ich zuerst acht haben auf meine Frau? Czy ja muszę najpierw zwracać uwagę na swoją żonę? Nein, zuerst auf mich selbst. Nie, najpierw na samego siebie. Ich denke an die Familie. Myślę o rodzinie. Wenn wir gerne die Kinder, die der Herr uns anvertraut hat, erziehen wollen für ihn. Jeśli chcemy dzieci nasze wychować chętnie dla Pana Jezusa, dzieci, które podarował nam Bóg, dann muss ich acht haben auf das, was die Kinder tun, ja. To muszę oczywiście zwracać uwagę na to, co moje dzieci czynią. Aber zuerst muss ich acht haben auf mich. Ale najpierw muszę zwracać uwagę na siebie. Wir können unseren Kindern sagen, was wir wollen. My możemy mówić naszym dzieciom, co chcemy.
Sie werden nicht das tun, was wir sagen, ale jeśli nie będziemy czynić to, co mówimy, sondern sie werden das tun, was wir selber tun. Przepraszam, to nasze dzieci nie będą czynić to, co my im mówimy, tylko one będą czynić to, co my sami czynimy. To im pokazujemy. Ein älterer Bruder wurde einmal gefragt, was ist wichtig für die Kindererziehung? Jeden starszy brat był zapisany, cóż jest najważniejszego w wychowaniu dzieci. Und sagte, drei Dinge sind wichtig. A on powiedział, trzy rzeczy są bardzo ważne. Erstens, du musst ein Vorbild sein. Pierwsze, musisz być przykładem. Und zweitens, du musst ein Vorbild sein. Drugie, musisz być przykładem. Und drittens, du musst ein Vorbild sein. A trzecie, musisz być przykładem. Habt Acht auf euch selbst. Miejcie pieczę o samych siebie. Und hier geht es um die Versammlung. A tu chodzi o zgromadzenie. Um die Gläubigen, die eine Herde sind. O wierzących, którzy są trzodą. Da ist der große Hirte, der Herr Jesus. Trzodą, której wielkim, tym najważniejszym pasterzem jest Pan Jezus. Aber in der Versammlung sind auch solche gegeben, die Hirtendienst ausführen. Ale w zgromadzeniu są przecież też i tacy, którzy tę służbę pasterską wykonują. Die der Herde Nahrung geben. Którzy darują tej trzodzie pokarm. Die Aufseher sind in der Herde. Którzy są biskupami, czy doglądają tę trzodę. Die sehen, wenn es jemandem nicht gut geht. Którzy widzą, jeśli komuś się źle powodzi. Und die helfen können. Którzy jej mogą pomóc. Die sehen, wenn ein Weg schief geht. Oni widzą, że jakaś droga kieruje się na bok. Und die warnen und zurückbringen können. I oni potrafią kogoś ostrzec i przyprowadzić z powrotem. Aber auch solche, die diesen Hirtendienst tun, ale dla takich, którzy chcą taką służbę wykonywać, müssen zuerst Acht haben auf sich selbst. To oni też muszą na samym początku strzec samych siebie. Bei diesem Acht haben dürfen wir eins im Auge behalten. W tym właśnie strzeżeniu samego siebie jedną rzecz musimy mieć zawsze przed oczami. Es geht um die Versammlung, die Gott sich erworben hat. Że chodzi tutaj o zgromadzenie, które nabył sobie Bóg. Er hat einen hohen Preis bezahlt, um diese Versammlung zu besitzen. Bóg zapłacił bardzo wysoką cenę, aby nabyć sobie to zgromadzenie. Und dieser Preis war das Blut seines eigenen. A ceną tą była krew własnego swego syna. In Bezug auf uns persönlich wird gesagt, o nas samych jest powiedziane, ihr seid um einen Preis erkauft. My zostaliśmy kupieni za pewną cenę. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. I dlatego wysławiajcie Pana w swoim ciele. Und in Bezug auf diesen Aufseher und Hirtendienst. A jeśli chodzi o służbę pasterską i służbę starszych, da wird gesagt, kümmert euch um die, die Gott sich erworben hat für diesen hohen Preis. To jest napisane, wy troszcie się o tych, których Bóg sobie nabył za tak wielką cenę. Sehen wir einander so? Czy my widzimy siebie właśnie w taki sposób? Als solche, die Gott für sich erkauft hat, dadurch, dass er den Herrn Jesus hingegeben hat? Jako takich, których Bóg sobie nabył własną krwią Pana Jezusa? Verstehen wir auch den Wert der Versammlung, der Gesamtheit der Gläubigen für Gott? Czy my w ogóle rozumiemy wartość, jaką ma zgromadzenie, które nabył sobie Bóg? Er hat sie sich erkauft. On rzeczywiście sobie je kupił. Sind wir bereit dafür noch etwas zu geben an Zeit, an Energie? Czy my gotowi jesteśmy dać zgromadzeniu, poświęcić swój czas i swoją energię? Damit diese Wahrheit von der Versammlung noch verwirklicht wird? Aby ta prawda o zgromadzeniu była jeszcze urzeczywistniana w dzisiejszym czasie? Aber wir lernen in diesem Abschnitt noch etwas. Ale w tym odcinku uczymy się jeszcze czegoś. Bei diesem Acht haben sind wir nicht ohne Hilfsmittel. Że w tym strzeżeniu nie pozostajemy bez środków. Paulus befiehlt sie Gott an. On, Paweł, poleca ich Bogu. Und er befiehlt sie dem Wort der Gnade Gottes an. I jeszcze poleca słowu łaski. Gott selbst will uns zu Hilfe kommen. Bóg sam chce nam przyjść z
pomocą. Und in dem Wort seiner Gnade, da haben wir ein gewaltiges Hilfsmittel. I chce nam przyjść z pomocą w słowie jego łaski. To są wielkie środki pomocy. So können wir acht haben auf uns selbst. A więc możemy pilnować samych siebie, indem wir unser Leben überprüfen anhand des Wortes Gottes. Wtedy, kiedy swoje życie doświadczamy czy korygujemy według Słowa Bożego, und so können wir auch einander eine Hilfe sein, i możemy też być pomocą jedni drugim, indem wir Gottes Wort vorstellen. Kiedy przedkładamy Słowo Boże. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Chciałbym teraz zadać wam pytanie. Dieses Acht haben, worauf müssen wir denn zuerst achten? To strzeżenie, na co musimy najpierw zwracać uwagę? Czego musimy strzec najpierw? Vielleicht sagt jetzt einer zuerst auf unsere Hände, was sie tun. Może ktoś powie, najpierw muszę patrzeć na ręce, co czynię. Vielleicht sagt jetzt einer auf unsere Füße, wohin sie gehen. Może ktoś powie, trzeba zwracać uwagę na nogi, dokąd idę, dokąd chodzę, gdzie chodzę. Vielleicht sagt einer auf unsere Gedanken, worüber wir nachdenken. Może inny powie, muszę strzec swoich myśli, o czym myślę. Vielleicht sagt einer auf unsere Augen, was sie sehen. Może jeszcze ktoś powie, muszę zwracać uwagę, pilnować swoich oczu, na co patrzę. Oder die Ohren, was sie hören. Albo może uszy. Aber es gibt etwas, worauf wir besonders acht haben müssen. Ale jest coś, na co musimy zwracać szczególną uwagę. Ich denke da gerade an einen Vers aus den Sprüchen. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Myślę o pewnym wierszu z przypowieści. Aus Sprüche 4, Vers 23. Czwarty rozdział, wiersz 23. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział, 23 wiersz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Behüte dein Herz mehr als alles. Strzeż swego serca bardziej niż czegokolwiek innego. Der Herr Jesus sagt einmal, aus dem Herzen kommen hervor die bösen Gedanken. Pan Jezus kiedyś powiedział, to z serca wychodzą złe myśli. Und wenn wir unser Herz bewahren, jeśli zachowamy swoje serce, dann werden auch die anderen Dinge stimmen. To też i wszystko inne będzie z tym współgrało. Und was ist denn unser Herz? A czym jest właśnie nasze serce? Unser Herz, das ist die Entscheidungszentrale in unserem Leben. Serce jest tą rozstrzygającą centralą w naszym życiu. Und unser Herz, das ist der Sitz der Zuneigung. I nasze serce jest siedliskiem wszystkich skłonności naszych. In unserem Herzen, da entscheidet sich, wen wir lieben. W naszym sercu rozstrzyga się to, kogo kochamy. Und deshalb müssen wir bei dem Acht haben, zuerst an unser Herz denken. Dlatego, jeśli mówimy o tym, żeby czegoś strzec, to najpierw musimy pomyśleć o swoim sercu. Und wir werden jetzt sehen, dass die Entwicklung bei den Ephesern genau damit zu tun hat. I zauważymy, że ten rozwój wśród Efezjan właśnie z tym miał do czynienia. Immer wieder muss der Geist Gottes den Finger legen auf diese Frage. Ciągle na nowo Duch Boży musiał kłaść palec na to pytanie. Auf die Frage der Liebe zu dem Herrn Jesus. Na pytanie dotyczące miłości do Pana Jezusa. Wir wollen jetzt einen Vers lesen aus dem Epheserbrief. Chcielibyśmy jeden wiersz przeczytać z listu do Efezjan. Dieser Brief, der wurde ungefähr 4 Jahre nach Apostelgeschichte 20 geschrieben. Ten list został napisany około 3 lata później po tych wydarzeniach, które działy się w liście do Efezjan, w Dziejach Apostolskich 20. Paulus kann die Gläubigen ansprechen als Heilige und Treue. Paweł mógł zwrócić się do tych wierzących jako do świętych i wiernych. Oft spricht er sie an als Heilige und Geliebte. Niekiedy on zwraca się, pisząc list do świętych, albo nazywa tych adresatów świętych i umiłowanych. Aber den Ephesern bescheinigt er, ihr seid auch treu. Ale do tych Efezjan pisze, wy też jesteście wierni. Und deswegen kann er in diesem Brief Wahrheiten mitteilen in einer Tiefe wie sonst nirgendwo.
I on dlatego może przekazać Efezjanom prawdy o takiej głębokości, o jakiej nie pisał w żadnych innych listach. Aber dann schreibt in Kapitel 5, Vers 1, ale jeszcze w 5 rozdziale, w 1 wierszu pisze, wir lesen Kapitel 5, Vers 1 und 2. Przeczytajmy 1 i 2 wiersz z 5 rozdziału listu do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ermutigt sie zu wandeln in Liebe. On ich zachęca do chodzenia w miłości. Es gibt dabei hier bei den Ephesern noch nichts zu tadeln. Tutaj nie było jeszcze stanu, w którym trzeba było Efezjan za coś skorygować. Aber spornt sie an, weiter in Liebe zu wandeln. Ale on ich zachęca, dodaje im jeszcze, motywuje ich, aby w miłości dalej chodzili. Ist das nicht schön, wie dieses Kapitel anfängt? Czy to nie jest piękne, kiedy oglądamy sposób, w jaki ten rozdział się zaczyna? Seid nun Nachahmer Gottes. Bądźcie naśladowcami Boga. Nachahmer Gottes. Naśladowcami Boga. Was freut uns denn als Eltern, wenn wir an unsere Kinder denken? Co nas cieszy, kiedy patrzymy na swoje dzieci? Wenn unsere Kinder eine gute Eigenschaft haben wie die Eltern. Kiedy dzieci nasze mają te same dobre cechy jak rodzice, jak my. Wenn es eine gute Sache ist, jeśli to jest jakaś dobra rzecz, und jemand sagt, das ist ja ganz wie der Vater. I ktoś powie o dziecku, to jest przecież cały ojciec. Dann freuen wir uns als Väter. To nas cieszy, nas ojców. Und hier werden wir angesprochen als Kinder Gottes. I tutaj oni są nazywani jako dzieci Boże. Und als solche dürfen wir Nachahmer Gottes sein. I jako dzieci Boże możemy być naśladowcami Boga. Und wie wird Gott sich freuen, wenn seine Kinder, a jak Bóg się cieszy, kiedy jego dzieci hier auf der Erde etwas zeigen von dem, wie er ist. Na tej ziemi pokazują coś z tego, jakim on sam jest. Als Kinder Gottes tragen wir den Namen Gottes. Jako dzieci Boże my nosimy imię Boże. Als Christen tragen wir den Namen des Herrn Jesus, des Christus. Jako chrześcijanie nosimy nazwę Pana Jezusa, Chrystusa. Und da darf unser Leben in Übereinstimmung sein mit Gott. I to życie dlatego powinno być zgodne z Bogiem. Und es darf in Übereinstimmung sein mit Christus, dessen Namen wir tragen. I powinno być zgodne z tym, co czynił Pan Jezus, bo przecież nosimy jego imię. Jetzt finden wir eine schöne Wahrheit. I teraz znajdujemy też i piękną prawdę. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Czytamy, bądźcie naśladowcami jako umiłowane dzieci. Jetzt sehen wir, wer den Anfang gemacht hat. I teraz czytamy o pewnym początku. Gott hat uns zuerst geliebt. Widzimy, że Bóg najpierw nas umiłował. Wir sind geliebte Kinder. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Und Gott hat uns neues Leben geschenkt. I Bóg dał nam nowe życie. Wir sind geliebte Kinder. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi. Kinder Gottes, die ewiges neues Leben haben. Dziećmi Bożymi, które mają nowe, wieczne życie. Gott hat den Anfang gemacht. Bóg uczynił początek. Er hat uns geliebt und er hat uns alles geschenkt. On umiłował nas i nam wszystko podarował. Und weil wir geliebte Kinder sind, a teraz, ponieważ jesteśmy umiłowanymi dziećmi, dürfen wir jetzt auch Nachahmer Gottes sein. Możemy być naśladowcami Boga. Im Alten Testament, w Starym Testamencie, da musste Gott sagen, tue das, mówił Bóg, to uczyń, dann bekommst du etwas, Leben. Wtedy coś otrzymasz, życie. Aber im Neuen Testament ist die Reihenfolge umgekehrt. Ale w Nowym Testamencie ta kolejność jest odwrócona. Da sagt Gott, ich schenke euch Leben. Bóg mówi, ja daruję ci życie. Und weil ihr Leben habt, könnt ihr jetzt auch etwas tun. I teraz, ponieważ masz życie, możesz coś uczynić. Und jetzt finden wir, wie wir Nachahmer Gottes sein können. A teraz jest napisane, jeśli my chcemy, że możemy być naśladowcami Boga. Erstens, indem wir wandeln in Liebe.
Pierwsze właśnie jest napisane, abyśmy chodzili w miłości. Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Und wenn wir wandeln in Liebe, jeśli chodzimy w miłości, dann sind wir Nachahmer Gottes. To jesteśmy naśladowcami Boga. Zweitens, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Drugie, wiersz 8, chodźcie jako dzieci światłości. Gott ist auch Licht. Bóg też jest światłością. Und wenn wir als Kinder des Lichts wandeln, a jeśli chodzimy jako dzieci światłości, dann sind wir in Übereinstimmung mit Gott. To jesteśmy zgodni z tym, co mówi Bóg. Und dann wird uns in Verbindung mit wandelt in Liebe. I z tym, cośmy już teraz powiedzieli, jeśli chodzi o chodzenie w miłości, ein Maßstab gezeigt. Jest pokazana nam miara. Und diesen Maßstab, den werden wir nie erreichen. Tej miary nigdy nie jesteśmy w stanie doścignąć. Aber Gott zeigt uns doch diesen Maßstab. Ale Bóg jednak pokazuje nam tę miarę. Er verändert seinen Maßstab nicht. On jej nie zmienia. Und was ist der Maßstab? A co jest tą miarą? Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt. Chodźcie w miłości, tak jak Chrystus was umiłował. Dann finden wir, wie er uns geliebt hat. I teraz zauważamy, napisane jest, jak on nas umiłował. Er hat sich selbst für uns gegeben. On samego siebie za nas wydał. In Matthäus 13 lernen wir, Mateusza 13 uczymy się, dass er alles verkauft hat, was er hatte. Że on wszystko sprzedał, co miał. Aber hier finden wir noch mehr. Ale tu znajdujemy jeszcze więcej. Er hat sich selbst gegeben. Tu czytamy, że on samego siebie dał. Seine Person mit all seinen Herrlichkeiten. Swoją osobę, ze wszystkimi swoimi wspaniałościami. Mit seiner Liebe, mit seinem Gehorsam, mit seiner Energie. Swoją miłością, posłuszeństwem i energią. Mit seiner Hingabe, mit seiner Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. W poświęceniu, w zgodności z wolą Bożą. In seiner Demut. W swojej pokorze. In all seinen Herrlichkeiten. We wszystkich swoich wspaniałościach. Hat er sich selbst für uns hingegeben. On dał siebie, wydał samego siebie za nas. Das ist der Maßstab, den Gott uns vorstellt. To jest miara, którą, albo poprzeczka, którą nam Bóg pokazuje. Größere Liebe gibt es nicht. Nie ma większej miłości. Und wenn Paulus darüber jetzt nachdenkt, teraz, kiedy Paweł o tym myśli, dann fügt er einen Gedanken hinzu. Dodaje jeszcze jedną rzecz. Er sagt, Christus hat sich für uns hingegeben. Mówi, Chrystus za was, wydał samego siebie za was. Aber er war zugleich eine Darbringung und ein Schlachtopfer für Gott. Ale on jeszcze mówi, że on jeszcze złożył siebie jako dar i ofiarę Bogu. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Bogu ku miłej wonności. Bei dem Wort Darbringung, w tym słowie przynieść coś komuś, da können wir an sein vollkommenes Leben denken. Możemy myśleć o jego doskonałym życiu. Vielleicht entspricht dieser Gedanke dem Speisopfer. Może ta myśl o życiu Pana Jezusa mówi o ofierze starotestamentowej, ofierze z pokarmów. Darbringung für Gott. Przyniesienie czegoś Bogu. Bei dem Wort Schlachtopfer, da denken wir an das Brandopfer. Bo przy tym, co tu jest napisane jako dar, myślimy o ofierze całopalnej. Wie er sich selbst ganz Gott geopfert hat. Jak on samego siebie całkowicie Bogu ofiarował. Und das war zu einem duftenden Wohlgeruch für Gott. I to właśnie było Bogu ku miłej wonności. Und wenn wir wandeln in Liebe, i kiedy chodzimy w miłości, so wie der Christus uns gelebt hat, tak jak Chrystus nas umiłował, dann ist auch unser Leben zu einem Wohlgeruch für Gott. To również nasze życie jest taką miłą wonnością dla Boga. Wenn er uns hier die Liebe des Herrn Jesus vorstellt, jeśli teraz tutaj przedstawia on nam miłość Pana Jezusa, dann sucht er in unserem Herzen eine Antwort. To on szuka odpowiedzi w naszych sercach. Der Jesus stellt sich jetzt vor und sagt, schau mal, so habe ich dich geliebt. Pan Jezus mówi do ciebie, kiedy ja ofiarowałem samego siebie za ciebie, tak cię umiłowałem.
Ich bin für dich ans Kreuz auf Golgatha gegangen. Ja poszedłem za ciebie na krzyż Golgoty. Für dich habe ich mir Nägel durch meine Hände schlagen lassen. Dla z powodu ciebie pozwoliłem, aby wbito gwoździe w moje dłonie. Für dich habe ich mich anspucken lassen. Dla ciebie pozwoliłem się opluwać. Für dich habe ich mir den Rücken blutig schlagen lassen. Z powodu ciebie pozwoliłem, aby biczowano do krwi moje plecy. Für dich habe ich die Strafe für die Sünde auf mich genommen. Dla ciebie pozwoliłem, aby kara za grzechy spadła na mnie. Für dich war ich in den drei Stunden der Finsternis im Gericht Gottes. Z powodu ciebie trzy godziny byłem sądzony sądem Bożym. Und für dich bin ich in den Tod gegangen. I dla ciebie poszedłem w śmierć. Mehr konnte ich nicht geben für dich. Więcej dla ciebie nie mogłem uczynić. So habe ich dich geliebt. Tak cię umiłowałem. Warum fragt er uns das? Dlaczego on nas tak pyta? Er möchte wissen, ob wir ihn wieder lieben. On chce wiedzieć, czy my go też miłujemy. Er fragt das einmal den Petrus. On kiedyś powiedział, zapytał Piotra. Zuerst fragt er, liebst du mich mehr als die anderen? Najpierw pyta się, miłujesz mnie bardziej niż ci drudzy? Dann fragt er ihn, liebst du mich? Potem pyta się, miłujesz, kochasz mnie? Und zum Schluss fragt er ihn, liebst du mich überhaupt? A za trzecim razem pyta się, ty w ogóle, tak w ogóle to ty mnie kochasz? Er fragt auch heute uns, liebst du mich? On dzisiaj też pyta nas, czy kochasz mnie? Was hat Petrus dann gemacht? Co Piotr wtedy uczynił? Petrus hat sein ganzes Herz offen gelegt vor dem Herrn. Piotr wtedy otworzył całe swoje serce przed Panem. Mit allem, was in seinem Herzen war. Wszystko to, co tam było, pokazał. Aber er hat es getan im Vertrauen auf den Herrn. Ale on to uczynił w zaufaniu przed Panem. Er hat gesagt, Herr, im Grunde meines Herzens siehst du, dass ich dich lieb habe. On powiedział właściwie tak. W zasadzie, w głębi mojego serca ty wiesz, że cię miłuję. Legen wir auch dem Herrn Jesus unser Herz offen. Czy my też otwieramy swoje serce przed Panem Jezusem? Mit all dem hin und her gerissen sein? Czy wszystko pokazujemy, co jest tu i tam w sercu? Mit all dem schwach sein und dem zu kurz kommen? Wszystko, co jest tam słabe i takie niewłaściwe. Aber der Jesus schaut auf den Grund. Pan Jezus jednak patrzy na motywy. Und er sieht, dass da Liebe da ist. I on wie, że wie, czy tam miłość jest. Und er wird helfen, dass diese Liebe wächst. I on chce pomóc, aby ta miłość rosła. Wandelt in Liebe. Chodźcie w miłości. Liebe zu dem Herrn Jesus. Miłość do Pana Jezusa. Und auch Liebe untereinander. I miłość między sobą. So wie der Herr Jesus den Menschen begegnet ist. Tak jak Pan Jezus spotykał i obchodził się z ludźmi. So dürfen auch wir einander begegnen. Tak i my powinniśmy się obchodzić jedni z drugimi. Wir lesen den letzten Vers, die letzten beiden Verse dieses Briefes. Przeczytajmy jeszcze dwa ostatnie wiersze z tego listu. Jest 23 i 24 wiersz 6 rozdziału listu do Efezjan. Pokój niech będzie braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen. Es ist ein interessanter Wunsch am Ende dieses Briefes. Bardzo interesujące życzenie znajdujemy na końcu tego listu. Einen Wunsch, den wir in dieser Form nicht noch einmal in einem anderen Brief finden. Życzenie, które w tej formie znajdujemy jeszcze w innym liście. Es ist noch immer kein Tadel darin enthalten. Tu nie jest zawarte jakieś napomnienie czy skarcenie. Aber doch legt der Geist Gottes den Finger auf einen wichtigen Punkt. Ale jednak Duch Boży kładzie palec na pewno ważną rzecz. Er wünscht Friede den Brüdern und Liebe. On tutaj pisze, czy życzy braciom pokoju i miłości. Liebe mit Glauben. Miłości z wiarą.
Das ist eine interessante Zusammenstellung, Liebe mit Glauben. Jest to bardzo ciekawe zestawienie, miłość z wiarą. Es geht hier um das Glaubensvertrauen, um die Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Chodzi o zaufanie i taki poufny związek z Panem Jezusem. Und da gibt es eine wechselseitige Beziehung. I chodzi tutaj o pewne zmiany, o pewną zmianę w tym wzajemnym stosunku. Wenn wir viel den Glaubensblick auf den Herrn Jesus lenken, jeśli kierujemy wzrok wiary wielokrotnie na Pana Jezusa, dann wird das dazu führen, dass unsere Liebe zu ihm wächst. To wtedy odwrotnie w naszym sercu dzieje się tak, że miłość do Niego rośnie. Und wenn unsere Liebe zu ihm stark ist, a jeśli znowu miłość do Niego staje się większa, dann werden wir auch starkes Glaubensvertrauen zu ihm haben. To znowu dzieje się tak, że mocnieje nasza ufność do Niego. Liebe mit Glauben von Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Das wünscht Paulus den Ephesern am Ende des Briefes. To życzy Paweł Efezjanom na końcu swojego listu. Und dann sagt die Gnade sei mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit. A teraz jeszcze w 24 mówi łaska, niechaj będzie z wami wszystkimi, którzy miłują Pana Jezusa miłością niezniszczalną. Dieser Vers zeigt uns nicht so sehr eine Bedingung dafür, Gnade zu bekommen. Ten wiersz nie pokazuje nam warunku, z powodu którego mielibyśmy otrzymać łaskę. Sondern der Vers ist eine Beschreibung für das, wie es im Leben des Gläubigen normal ist. Ono, ten wiersz jest opisem tego, co jest normalne w życiu każdego wierzącego. Es ist die Beschreibung eines gesunden Gläubigen, dass er den Herrn Jesus liebt in Unverderblichkeit. Jest to opis wierzącego, który prowadzi normalne swoje życie w niezniszczalnej miłości. Dass er eine bleibende Liebe zu dem Herrn Jesus hat. Który ma taką trwałą miłość do Pana Jezusa. Und den wünscht er Gnade. Temu życzy łaski. Er legt den Finger auf diesen Punkt der Liebe. On znowu kładzie tutaj palec na ten ważny punkt, którym jest miłość. Jetzt gehen wir in den ersten Timotheusbrief. Jeszcze pierwszy list do Tymoteusza. Wieder sind etwa 2 Jahre vergangen. Znowu upłynęły 2 lata. Denk mal zurück, was vor 2 Jahren war. Pomyśl, co było przed 2 laty. Im Mai 2010. W maju 2010 roku. Wie ist es seitdem in deinem Leben gegangen? Jak się działo ci przez te 2 lata? Und ich meine jetzt das geistliche Leben. Ja oczywiście myślę o duchowym życiu. Ging es bergauf oder ging es bergab? Czy od tamtego czasu wszystko jakby wzrastało, czy niestety szło na dół? 2 Jahre sind vergangen und Paulus schreibt an Timotheus. 2 lata upłynęły i teraz Paweł pisze do Tymoteusza. Wo ist der Timotheus? Gdzie jest Tymoteusz? Er ist in Ephesus. On jest w Efezie. Und er schreibt ihn, wir lesen mal Vers 3 bis Vers 5. Kapitel 1. Pierwszy rozdział od 3 do 5 wiersza. Pierwszy list do Tymoteusza. Gdy wypierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, abyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Jetzt waren in Ephesus auf einmal solche, die andere Lehren brachten. Zauważmy, że nagle w Efezie pojawili się tacy ludzie, którzy zaczęli przynosić inną naukę. Davor musste Paulus die Epheser schon in Apostelgeschichte 20 warnen. I przed tymi już musiał apostoł Paweł ostrzegać Efezjan w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich. Er hatte sagen müssen, von außen werden solche kommen, die
böse Dinge bringen. On musiał powiedzieć, że ze zewnątrz przyjdą tacy, którzy takie rzeczy przyniosą. Aber musste auch sagen, aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. I niestety również musiał powiedzieć, że spośród was tacy powstaną, którzy będą mówić rzeczy przewrotne. Und das war eine besondere Gefahr für die Epheser. A to było szczególne niebezpieczeństwo dla Efezjan. Die interessiert waren, neue Dinge zu hören. Oni byli bardzo zainteresowani, aby słyszeć nowe rzeczy. Die gebildete Leute waren. Oni byli ludźmi wykształconymi. Die Aufnahme bereit waren für interessante Lehren. Oni byli bardzo gotowymi na przyjęcie interesujących nauk. Und jetzt waren da solche aufgestanden. I teraz właśnie tacy powstali. Und Paulus musste Timotheus dort lassen, damit er acht hat. I Paweł musiał tam pozostawić Tymoteusza, aby on na to zwracał uwagę. Wenn da solche aufstehen, die fremde Lehren bringen. Jeśli tacy przyjdą, powstaną, którzy takie obce nauki będą przynosić, dann sollte er ihnen mit Autorität gebieten, das nicht zu tun. To on miał w swoim autorytecie polecić im, aby tego nie czynili. Sie sollten sich nicht mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abgeben. Mówi do nich, aby się nie zajmowali baśniami i niekończącymi się rodowodami. Das waren Dinge, die aus dem Judentum kamen. Były to rzeczy, które miały związek z żydostwem. Und die sie jetzt hineinbringen wollten in das christliche Glaubensgut. Oni chcieli to powiązać z dobrem wiary, z chrześcijańskimi rzeczami. Und das würde nur Verwirrung bringen. A to tylko przynosiło zamieszanie. Das würde Streitfragen hervorrufen. Wywoływało sprzeczki. Das wäre keine Förderung für die Verwaltung Gottes. To nie było właściwe dla zarządzania Bożego, które Bóg sobie życzył. Was ist das Verwaltung Gottes? Co to właściwie jest Boże zarządzanie? Hier auf der Erde gibt es auch Verwalter. Tu na tej ziemi też są zarządcy. In der Firma, wo ich arbeite, gibt es einen Verwalter für die Autos und die Handys. Und die Büros. Są tacy, którzy zarządzają samochodem, biurem, telefonami. Er muss dafür sorgen, dass immer alles in Ordnung ist. Muszą ci ludzie starać się, aby wszystko, co wymieniliśmy, dobrze funkcjonowało. Das Wichtigste bei dem Verwalter ist, dass er treu ist. I to najważniejsze, najważniejszą cechą takiego zarządcy jest to, aby on był wierny. Und so hat Gott uns auch etwas anvertraut zur Verwaltung. I również Bóg nam coś podarował, abyśmy tym zarządzali. Er hat uns seine Gedanken mitgeteilt. On nam powierzył swoje myśli. Er hat uns Wahrheiten gegeben, die wir verwalten sollen. On dał nam prawdy, którymi powinniśmy zarządzać. Darf ich mal einige Wahrheiten einfach nennen? Czy mogę jakąś prawdę nazwać? In dem Herrn Jesus gibt es Heil und Vergebung. Na przykład w Panu Jezusie jest zbawienie i przebaczenie grzechów. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir errettet werden müssen. Nie ma żadnego innego imienia, w którym, przez które moglibyśmy zostać zbawieni. Diese Wahrheit von dem Heil in dem Herrn Jesus dürfen wir verwalten. I tą prawdą o zbawieniu w Panu Jezusie możemy jakby zarządzać. Wenn jemand kommt und sagt, ach, es gibt auch einen anderen Weg zum Heil. Jeśli ktoś przyjdzie na przykład i powie, no przecież jeszcze też i może jest inna droga prowadząca do zbawienia. Dann dürfen wir sagen, nein, in der Bibel steht, der Jesus ist der Weg zum Heil. To my mówimy wtedy, nie, w Biblii jest napisane, że tylko Jezus jest drogą do zbawienia. Diese Wahrheit dürfen wir weitergeben. I tę prawdę możemy podawać ludziom dalej. Das gehört mit zu dieser Verwaltung. I to właśnie ma związek z tym zarządzaniem. Wir dürfen sie unseren Kindern, wir dürfen sie einer nachkommenden Generation weitergeben. My możemy mówić o tym naszym dzieciom i przyszłym generacjom. Und so gibt es viele Wahrheiten, die Gott uns mitgeteilt hat. I jest też wiele praw, które powierzył nam Bóg. Der Herr Jesus kommt wieder zur Entrückung. Pan Jezus przyjdzie wkrótce, na przykład prawda o tym, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, aby nas pochwycić. Und diese Entrückung findet vor der Drangsalzeit statt. I że to zachwycenie nastąpi przed czasem ucisku. Eine Wahrheit, die wir festhalten und verwalten dürfen. Jest to prawda, której możemy się mocno trzymać, tą prawdą możemy też zarządzać. Der Herr Jesus möchte gerne, dass wir versammelt sind zu seinem Namen hin, damit er in der Mitte sein kann. Pan Jezus życzy sobie również, abyśmy zgromadzali się do Jego imienia, aby On mógł być pomiędzy nami.
Er hat uns gesagt, da ist ein Leib. Alle Gläubigen bilden diesen Leib. On mówi też, jest jedno ciało i to ciało tworzą wszyscy wierzący. Diese Wahrheit dürfen wir verwalten. I właśnie tą prawdą również możemy zarządzać. Das ist Verwaltung Gottes, die im Glauben ist. To jest właśnie zarządzanie, które jest powiązane z wiarą. Im Glauben das festhalten, was Gott uns gesagt hat und es einfach tun. We wierze trzymać się mocno, co Bóg nam powiedział i wykonywać to. Und Fabeln, Geschlechtsregister, andere Lehren, die bringen nur Verwirrung. A baśnie, rodowody i inne rzeczy wywołują jedynie spory. Aber was ist denn das Ziel, das Gott mit all diesen Wahrheiten hat, die er uns mitgeteilt hat? A jaki jest cel Boga, który powierzył nam wszystkie te prawdy? Was ist das Endziel des Gebotes? Jaki jest w ogóle koniec tego przykazania, które Bóg nam daje? Da ist nicht das Gesetz vom Sinai gemeint? Oczywiście nie myśli tutaj o tych przykazaniach z góry Synaj, o 10 przykazaniach. Das ist das, was Timotheus gebieten sollte in Vers 3. Chodzi tu o przykazanie, które w 3 wierszu miał przekazać Tymoteusz. Dass man eben nicht andere Lehren bringt. Żeby nie przynosić innej nauki. Dieses Gebot, das ist der ganze offenbarte Wille Gottes. Tym przykazaniem jest cała objawiona Boża wola. Das finden wir in der Bibel aufgeschrieben. To wszystko znajdujemy zapisane w Biblii. Und was ist das Endziel dieses Gebotes? Jaki jest celem tego przykazania? Jetzt kommt wieder unser Punkt. I znowu przychodzi ten punkt, o którym mówimy. Liebe aus reinem Herzen. Miłość z czystego serca. Liebe, darum geht es. O miłość właśnie chodzi. Wandelt in Liebe. Chodźcie w miłości. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Bądźcie naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci. Diese Liebe kommt aus einem reinen Herzen. I ta miłość pochodzi z czystego serca. Ein Herz, das gereinigt ist im Blut des Herrn Jesus. Serca, które jest oczyszczone krwią Pana Jezusa. Aber auch ein Herz, das aufrichtig ist vor Gott. Ale również serca, które jest szczere przed Bogiem. Diese Liebe kommt aus einem guten Gewissen. To serce wywołuje czyste sumienie. Sie wird ausgeübt in Übereinstimmung mit Gott. Ono jest ćwiczone w zgodności z Bogiem. Sie kommt aus einem ungeheuchelten Glauben. I ona również wynika z nieobłudnej wiary. Aus einer Verbindung zu Gott. Jako związek z Bogiem. Aus einem lebendigen, gelebten Glauben. Jak wynika z tej żywej wiary. Einem Glauben, der echt ist und nicht vorgemacht, geheuchelt. Wiara, która jest szczera, a nie obłudna. Das ist einmal die Quelle, aus der diese Liebe kommt. To jest właśnie źródło, z którego wypływa miłość. Und es ist auch die Art und Weise, in der sie sich betätigt. Ale również też jest to sposób, w którym ona staje się czynna. Liebe betätigt sich in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Miłość, która jest zgodna ze Słowem Bożym. Das ist das Endziel des Gebotes, des offenbarten Willens Gottes. To jest właśnie koniec objawionej Bożej woli. Und diese Liebe, die möchte er auch bei uns sehen. I taką miłość on chce widzieć również u nas. Und jetzt gehen wir noch zum Schluss zur Offenbarung. Jeszcze na koniec przejdźmy do objawienia. Vielleicht kannst du des Zusammenhangs wegen Vers 1 bis Vers 7 lesen. Przeczytajmy drugi rozdział od 1 do 7 wiersza. Księga Objawienia, drugi rozdział od 1 do 7 wiersza. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś, lecz mam Ci za złe,
że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na twoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożyć z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wieder sind etwa 30 Jahre vergangen. Upłynęło kolejnych 30 lat. 30 Jahre. 30 lat. Wenn wir diese Zeit vor uns sehen, kommt sie uns lange vor. Gdybyśmy spojrzeli na takie lata w przyszłość, to byłoby to bardzo długo. Wenn wir zurückblicken, denken wir, sie sind schnell vergangen. Ale jeśli spojrzymy na 30 lat, które już upłynęły, to musimy powiedzieć, że one upłynęły bardzo szybko. Vor 30 Jahren gab es noch nichts zu tadeln in Ephesus. Przed 30 laty nie było jeszcze nic do zganienia w Efezie. Aber jetzt muss der Herr etwas sagen, was gegen die Epheser hat. Ale teraz Pan musi powiedzieć coś, co ma przeciwko Efezjanom. Der Herr schaut das Äußere an. Pan patrzy na to, co jest na zewnątrz, co jest widoczne. Und das Innere. Ale on też widzi to, co jest wewnątrz. Wir Menschen können nicht das Innere sehen. My ludzie nigdy nie zobaczymy tego, co jest w środku. Wir sollen es auch nicht beurteilen bei dem anderen. My też nie możemy niczego, co jest wewnątrz, oceniać. Niemals sind wir berechtigt, Beweggründe bei dem anderen zu beurteilen. Nigdy nie możemy osądzać motywów wewnętrznych u drugiego. Wenn sie offenbar werden durch das Verhalten, jeśli one są objawione przez postępowanie, dann haben wir eine Verantwortung. To wtedy musimy, wtedy mamy odpowiedzialność tak uczynić. Aber der Herr Jesus, er schaut auch in das Innere. Ale Pan Jezus patrzy do wnętrza. Er hat viel zu loben. On może wiele chwalić. Es waren Werke da, echter Eifer für den Herrn. Były tu uczynki, rzeczywista gorliwość dla Pana. Es war Arbeit, Mühe da. Była tutaj praca i trud. Sie haben Einsatz gezeigt für die Sache des Herrn. Oni okazali gorliwość dla sprawy pańskiej. Sie hatten Ausharren. Oni byli wytrwali. Sie haben über das Böse so gedacht, wie Gott darüber denkt. Oni tak myśleli o złych rzeczach, jak myśli o nich Bóg. Und sie haben Böse nicht ertragen. I nie mogli znosić złego. Böse ertragen, das ist keine Liebe. Przecież znoszenie złego to nie jest żadna miłość. Sie haben geprüft. Oni to wszystko sprawdzali. Die sich Apostel nennen und es nicht sind. Wiedzieli i doświadczyli, że są tacy, którzy nazywali się apostołami, a nimi nie byli. Sie legten Wert darauf, dass die Dinge in Übereinstimmung sind mit Gott und sie prüften ein Bekenntnis. Oni próbowali to wszystko i rzeczy, które są zgodne albo niezgodne z Bogiem i mieli poznanie w tym kierunku. Und sie sind auch zu einer Beurteilung gekommen, die in Übereinstimmung war mit Gott. I oni dokonali takiego osądu, który był zgodny z Bożymi myślami. Sie haben sie als Lügner befunden. Oni nawet znaleźli kłamców. Und sie konnten tragen. Und? Sie konnten tragen. Sie haben getragen um meines Namens willen. I oni wiele znosili dla z powodu imienia Pana. Sie waren nicht müde geworden. Oni nie byli, nie męczyli się. Nach außen sah alles prima aus. Ale i tak właściwie z zewnątrz patrząc, wszystko było super. Und der Herr hat auch eine hohe Wertschätzung dafür. I Pan też rzeczywiście to bardzo docenił. Aber der Herr, der Augen hat wie eine Feuerflamme, ale Pan, który ma oczy jak płomień ognia, der schaut auch in das Herz. Patrzy również na serce. Und da muss er in Vers 4 mit einem Aber anfangen. I wiersz czwarty musi zacząć słowem ale albo lecz. Wenn auch nach außen alles gut war, chociaż na zewnątrz było wszystko dobrze, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Lecz ty porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Ich bin hier bei euch in Polen schon mal mit dem Zug gefahren. Ja już tu kiedyś jechałem do was do Polski pociągiem. Und wenn du dir jetzt einen Zug vorstellst, jeśli przedstawisz sobie pociąg,
Und die Wagen, sie rollen und rollen und rollen. I wagony, które się poruszają i poruszają i poruszają. Und auch wenn toczą. Wenn der Motor von der Lok kaputt geht, merkst du erstmal noch nichts. Jeśli silnik w tym w maszynie się zepsuje, to najpierw niczego nie zauważysz. Die Wagen fahren immer noch. Bo wagony dalej się toczą. Wenn es etwas bergunter geht, werden sie sogar schneller. Jeśli droga, tory będą schodziły w dół, to nawet będą się toczyć szybciej. Aber was passiert, wenn eine kleine Steigung kommt? Ale jeśli, co się stanie, jeśli nastąpi wzniesienie, jeśli nastanie wzniesienie? Auf einmal wird der Zug langsamer, der vorher so gut gefahren war. Pociąg zacznie zwalniać, ten, który tak wcześniej dobrze jechał. Und das ist das Problem hier. I to jest właśnie ten problem, który tutaj znajdujemy. Wenn wir von der ersten Liebe abkommen, dann geht der Motor kaputt. Jeśli straciliśmy coś z tej pierwszej miłości, to znaczy, że popsuł się silnik. Zuerst sieht man nach außen noch gar keine Veränderung. Najpierw nie widzimy żadnej zmiany. Aber irgendwann wird es sichtbar werden. Ale potem się to zauważy. Irgendwann wird man auch nach außen eine Veränderung feststellen. Zauważy się z zewnątrz, że nastąpiła jakaś zmiana. Der Herr sagt dir nicht, du liebst mich überhaupt nicht mehr. Pan nie powiedział, ty mnie już teraz w ogóle nie miłujesz. Nein, da war noch Liebe da. Nie, była miłość. Aber er sagt, du hast die erste Liebe verlassen. Ale on mówi, ty opuściłeś pierwszą miłość. Da ist gemeint die beste Liebe. To jest ta najlepsza miłość. Und die hatten sie verlassen. Tę właśnie porzucili. Wie ist das bei mir? Jak to jest u mnie? Wir haben eben überlegt, liebe ich den Herrn Jesus? Czy zapytałeś samego siebie, czy miłujesz Pana Jezusa? Wir müssen die Frage jetzt genauer stellen. Ale właściwie powinniśmy postawić pytanie troszeczkę dokładniej. Gilt meine erste, meine beste Liebe ihm? Czy ta najlepsza miłość, pierwsza miłość należy jemu? Du denkst vielleicht, na wenn die Liebe etwas abkühlt, ist es ja nicht so schlimm. Może powiesz, no jeśli tak, miłość troszeczkę oziębła, to przecież nie jest jeszcze aż tak źle. Aber der Herr muss sagen, du bist gefallen. Ale Pan musi niestety powiedzieć, tyś upadł. Und es ist nötig, dass du Buße tust. I ty musisz pokutować. Und er sieht schon auf das Ende. I on patrzy już na koniec tego wszystkiego. Das Verlassen der ersten Liebe. Bo porzucenie pierwszej miłości. Das wird dazu führen, prowadzi do tego, dass das ganze Zeugnis verloren geht, że całe świadectwo zostaje zepsute, wenn wir nicht Buße tun. Jeśli nie będziemy pokutować. Der Jesus muss sagen, wenn du nicht Buße tust, werde ich den Leuchter wegrücken. Pan Jezus powiedział, jeśli nie będziesz pokutował, to będę musiał przewrócić świecznik. Dann ist das Zeugnis dahin. To znaczy, w nim jest zobrazowane świadectwo. Wir wollen nicht nachlässig sein. Nie powinniśmy tego zaniedbywać. Wir wollen uns ehrlich und aufrichtig fragen, wie ist es mit meiner Liebe zu dem Herrn Jesus? Powinniśmy się szczerze zapytać, jaka jest miłość do Pana Jezusa. Und wenn wir merken, es ist nicht mehr die erste Liebe, kiedy zauważymy, to nie jest, że to nie jest już ta pierwsza miłość, dann wollen wir gedenken, wovon wir gefallen sind. Powinniśmy pomyśleć, skąd żeśmy spadli. Dann wollen wir Buße tun. Powinniśmy pokutować. Dieser Weg, der steht uns immer offen. Ta droga zawsze jest dla nas otwarta. Petrus fragt einmal, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Bis siebenmal. Piotr mówi kiedyś, Panie, ile razy mam przebaczyć memu bratu? Siedem razy? Do siedmiu razy? Nein, sagt der Jesus, bis 70 mal sieben. Pan mówi, nie, 77 razy. Da meint er immer. To przez to zobrazowane jest, że powinieneś przebaczyć zawsze. Wenn wir schon unserem Bruder immer vergeben sollen, jeśli my naszemu bratu powinniśmy zawsze przebaczyć, dann wird Gott uns erst recht immer annehmen. To też i Pan nas jest gotowy zawsze przyjąć. Der Weg der Buße steht uns immer offen. Bo droga do pokuty zawsze jest dla nas otwarta. Und dann sagt er, tue die ersten Werke. I mówi teraz jeszcze, czyń pierwsze uczynki. Die Werke, die hatten seine Anerkennung gefunden. Te uczynki, które znajdą moje uznanie. Sie sollten sie tun in der ersten Liebe. I te możesz wykonać tylko w tej pierwszej miłości. Na gibt er ihnen eine Verheißung. Jest też dana obietnica. Dem, der überwindet. Ten, który zwycięży. Dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Dam mu spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wovon spricht der Baum des Lebens? O czym mówi drzewo żywota?
von dem Herrn Jesus. O Panu Jezusie. Denk mal an das Paradies, an den Garten Eden. Pomyśl o ogrodzie, o raju, o ogrodzie Eden. Da gab es einen Baum in der Mitte des Gartens. Było tam w środku drzewo. Das war der Baum des Lebens. To było drzewo życia. Der sprach auch da von dem Herrn Jesus. Ono też mówi o Panu Jezusie. Der Jesus ist der Weg zum Leben. Pan Jezus jest drogą do życia. Da gab es einen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Było też drzewo poznania dobra i zła. Und auf einmal geschah etwas ganz Verhängnisvolles. A kiedyś stało się coś niesamowitego. Eva verwechselt die Bäume. Ewa te drzewa pomyliła. In der Mitte des Gartens stand der Baum des Lebens. W środku stało drzewo życia. Und dann spricht sie von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. I ono, ona mówi teraz o drzewie poznania dobra i zła. Und sagt von diesem Baum, von dem Baum, der in der Mitte des Gartens ist, sollen wir nicht essen. I ona powiedziała, pomyląc te drzewa, że z tego właśnie drzewa nie możemy jeść. Da war in ihrem Denken etwas anderes an den Platz getreten, der dem Herrn Jesus zusteht. Ona po prostu myślała niewłaściwie o tym miejscu, które należy Panu Jezusowi. Nur ihm steht der Platz in der Mitte zu. Jemu przecież należy to miejsce po środku. Aber hier, da gibt es eine Belohnung. Ale tu czytamy o pewnej zapłacie. Essen von dem Baum des Lebens. Jedzenie z drzewa życia. Das ist Nahrung und Genuss. To jest pożywienie i kosztowanie. Dann, wenn wir am Ziel sind, wtedy, kiedy będziemy już u celu, dann wird der Herr Jesus den Platz für uns haben, der ihm zusteht. Pan Jezus będzie dla nas miał to miejsce, które Jemu należy. Wir haben davon gesungen, du des Himmels, ewige Freude. Myśmy śpiewali o Nim, Ty jesteś niebios życia i radością. Ist er für uns, życiem i radością. Ist er für uns auch Lust und Wonne? Czy On jest dla nas wonnością i pragnieniem? Wenn das so ist, dann wird auch unsere Liebe frisch sein. Jeśli tak będzie, to nasza miłość będzie ciągle świeża. Und wenn wir so die Entwicklung der Epheser gesehen haben, i kiedy widzimy teraz rozwój tej całej sytuacji, która miała miejsce w Efezie, dann haben wir gesehen, dass diese Entwicklung zusammenhing mit der Liebe zu dem Herrn Jesus. To widzimy, że ta sytuacja cały czas miała związek z miłością do Pana Jezusa. Und auch in unserem Leben wird die Entwicklung abhängen von der Liebe zu dem Herrn Jesus. I oby też w naszym życiu to wszystko rozwijało się w miłości ku Panu Jezusie. Er hat uns so geliebt, On nas tak umiłował, dass er sich selbst für uns gegeben hat. Że samego siebie za nas wydał. Und wenn wir eine Antwort haben auf seine Liebe, a jeśli my odpowiadamy na Jego miłość, dann werden wir ein glückliches Leben führen. To będziemy prowadzili szczęśliwe życie, wo wir ihn immer besser kennenlernen, w którym będziemy Jego coraz bardziej poznawać, wo unser Leben immer mehr erfüllt sein wird von ihm, gdzie życie nasze będzie coraz bardziej wypełniane Jego osobą. Da wird es ein glücklicher Weg sein, der einführt in die himmlische Herrlichkeit. Będzie to droga, która będzie prowadziła cały czas w górę do tej niebiańskiej wspaniałości. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. I tam będziemy go oglądać takim, jakim jest. Darauf freuen wir uns. Z tego się cieszymy. Dann wird kein Herz mehr kalt. Wtedy już żadne serce nie będzie zimne. Dann wird jedes Herz in Liebe brennen. Każde serce będzie pałało w miłością. Und er möchte dieses Brennen, dieses Feuer auch heute schon mehr in unserem Leben anfachen. Ale On chce bardziej rozniecić tę miłość w naszych sercach już teraz.